Szanowni Państwo, to jest Układ Otwarty, specjalny odcinek Układu Otwartego. Gościmy w Centrum Historii Zajezdnia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem dla Dobra Publicznego dzisiaj Układ Otwarty we Wrocławiu, w podziemiach historycznej Zajezdni Wrocławia. Specjalny gość, specjalne miejsce. Serdecznie zapraszamy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. e V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma DevTalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Igoriankę. Jest mi bardzo miło, przede wszystkim witam Pana Marka Krajewskiego. Dzień dobry. Ale witam wszystkich Państwa i yy, ponieważ ten program jest nagrywany i, i Państwo słuchacie tutaj na żywo, ale jeśli si słuchacze i widzowie w różnych miejscach Polski i świata będą nas oglądać i słuchać. Wytłumaczę się skąd pomysł, żeby zrobić taki pierwszy wyjazdowy, bo to mój pierwszy wyjazdowy taki program nagrywany z, z publicznością. Dlaczego Wrocław? Ja mam bardzo duży sentyment do tego miasta i tak pokrótce opowiem moje, moją historię z Wrocławia, która zaczęła się od tego, jak miałem lat kilka... Pamiętam, jak przez mgłę jak jeździłem z rodzicami samochodem gdzieś z południa, i oni wtedy mówili, że Wrocław to takie miasto, w którym nic nie ma, trzeba omijać, nie ma restauracji i nie ma. Nie, bo chcieliśmy coś zjeść, pamiętam. I zapamiętam, że to, to jest miasto, w którym nie można nic zjeść w latach 70., -tych. byłem ma, małym dzieckiem. E, potem, e, potem już jako. E, znaczy jeszcze jako kilku, nastolatek e, pamiętam, że. Też jeszcze z rodzicami, a potem sam dochodziły do mnie ciągłe relacje o mieście, które budziło dreszcze mi chodziło, kiedy słyszałem o, o tym, co się działo tutaj kilkaset metrów stąd na Grabiszyńskiej i na placu Pereca. I zapamiętałem to, jak mówiono Grabiszyńska strasa i, i Perec i Gazplatz, tak? ZOMO tak. tam atakowało i to budziło moje takie, byłem bardzo przejęty tym, myślałem, że to musi być jakieś niezwykłe miejsce ten, ten Wrocław. Potem dorastałem dalej i, i, i zacząłem tu przyjeżdżać w latach 90., -tych. napisałem reportaż pierwszy o Wrocławiu, o tym jak Wrocław w latach 90. się budował, już wtedy był jakby budował na nowo. I wtedy, I wtedy zacząłem ten Wrocław, który był zupełnie inny niż ten, który zapamiętałem z tej opowieści moich rodziców z lat 70., który fantastycznie się rozwijał i był chyba takim miastem, które najlepiej się rozwijało w latach 90., nie? Po, po upadku komuny. A potem A potem. E, ponieważ słyszałem o tych e, ludziach, którzy biegali tutaj po ulicach, rzucali butelkami, produkowali rozmaite e, e, rzeczy, to postanowiłem napisać książkę i bywałem tutaj bardzo wiele razy i, i po to, żeby opisać e, wspaniałych e, bohaterów Solidarności Walczącej, e, wiem, że tu na sali też są niektórzy z Państwa bardzo serdecznie witam i się bardzo nisko e, i bardzo nisko kłaniam. I to było moje takie, takie drugie doświadczenie, w którym. Znaczy, takie kolejne spotkanie z Wrocławiem, z jednej strony z historią, a z drugiej strony po prostu musiałem tu przyjeżdżać często, więc chodziłem dużo po Wrocławiu, po różnych miejscach, mieszkaniach, e, instytucjach i, i, i rozmawiałem z niezwykłymi, z niezwykłymi ludźmi. A potem mniej więcej w tym samym czasie zaczynałem jakąś książkę czytać, w której zacząłem poznawać Wrocław z czasu oblężenia. Tak opustoszały, oblężony Wrocław. Z pańskiej książki. A potem czytałem kolejną książkę o latach <laughs> dwudziestych i, i poznałem jeszcze inną twarz w Więc ten Wrocław mi się ciągle przejawiał Pomyślałem, dobra, to musimy przyjechać i zrobić to tutaj. Tyle wstępu. Przepraszam za, za przydługi. Ba Aha, jeszcze bardzo ważne. Bardzo dziękuję Centrum Historii, Centrum Historii Zajednia, za to, że zechciało że nas tutaj gościć. Bardzo dziękuję Telewizji Studenckiej e, Styk, która nas e, filmuje. E, i, e, no I zaczynamy. Kolejność jest taka, że ja porozmawiam z panem Markiem, a potem mam nadzieję, że państwo też się włączycie do, do, do naszej rozmowy. No, mówimy się, że nie rozmawiamy o polityce i o tym, co się dzieje teraz, ale jednak chciałem pana zapytać o tym, jak się pan czuje jako pisarz, który no, pisuje, znaczy nie wydarzenia historyczne, ale umieszcza swoje powieści w historii, a teraz ta historia dzieje się bardzo blisko nas, nie? jakby bardzo jej doświadczamy. Tak jest. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło gościć tutaj, w tym miejscu, w Centrum Historii Zajezdnia. Bardzo mi miło gościć w programie pana Igora Jankiego. Ja to miejsce kojarzy mi się jak najlepiej z moim dzieciństwem. Przy ulicy Żelaznej, niedaleko stąd, w sumie niedaleko stąd, urodziłem się i wychowałem w starej po poniemieckiej kamienicy, na drzwiach której był napis Briefe. Tam, gdzie jest podłużna, taka y, zakryta klapką, dziurka do wrzucania listów. Tu, niedaleko stąd, dwa kroki na przy ulicy Oporowskiej, jest stadion Śląska-Wrocław, na który chodziłem w latach 70. i oglądałem mecze z legendami wrocławskiego futbolu. Podziwiałem bramki Janusza Sybisa. Proszę Państwa, jest mi ogromnie miło i dziękuję bardzo za zaproszenie. A teraz już przechodzimy do, do programu i do Pańskiego pytania. Jak pisarz może zareagować, patrząc na to, co się dzieje wokół, patrząc na agresję Rosji na Ukrainę, na przykład, czyli na to wydarzenie, które tak ogniskuje naszą uwagę od ponad roku? Jak się może zachować taki autor, który jest przede wszystkim autorem powieści retro, historycznych? I tu od razu, proszę Państwa, chciałem podkreślić, że nie widzę siebie w roli Takiego kronikarza wydarzeń, który oparłby pomysł kolejnej powieści na tych tragicznych wydarzeniach, które doświadczają nasi bracia Ukraińcy, dlatego że to jeszcze nie jest nie, ma, nie mam do tego dystansu. Na razie emocje tylko się budzą, a emocje nie pozwalają, nie pozwalają stworzyć dobrej fabuły. W moim wypadku, nie mówię, że tak jest zawsze, ale w moim wypadku emocje zaciemniają, bo ja tworzę fabułę, staram się robić to w sposób niezwykle precyzyjny, logiczny. Każda scena musi się wiązać, wiązać z każdą inną. Sceny są poprzetykane, jedna scena jest narracyjna, druga psychologiczna i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to jest dość kunsztowna i koronkowa robota. A jeżeli emocje by się włączyły, yy, i chciałbym na przykład opisać. Wspaniałe wydarzenia, niezwykłe, choćby wydarzenia w Mariupolu, a, a ściśle mówiąc, napisać rzecz o obrońcach Azowstalu, to wtedy musiałbym tę emocję wyłączyć. Na razie jeszcze jest za wcześnie. Na razie myślę o czym innym, ale do, dojdziemy do tego, jak sądzę, w dalszej części naszej rozmowy. Tak, ale trochę chciałem Pana przycisnąć. Spróbujmy Wymyśleć, jaka to mogła być opowieść o tym, jak, bo co można by tam umieścić, bo jak sobie myślałem, przygotowując się do rozmowy z Panem, myśląc o tym, może, o czym możemy porozmawiać, co jednak będzie jakoś nawiązywać do tego, o czym ja mówię w tych, w tych programach, to zresztą rozmawialiśmy o tym przez telefon, i się widzieliśmy wcześniej i tak sobie myśleliśmy o tych miejscach i zdarzeniach. Nie? Jak, jak sobie przypomina na przykład Festung Breslau. Tak. Tak? I teraz. Widziałem to, chociaż no widziałem, obserwowaliśmy zdjęcia, bardzo dużo czytaliśmy tak o, o Azowstadi, o tych sześć pięter w dół. tak, Ci ludzie broniący się schowani, atakowani w zupełnie niezwykłych, e, e, niezwykłych okolicznościach, e, e, takich industrialnych, gdzie no, giną bronią. Swojego miasta, bronią swojej ojczyzny, bronią swojej, swojej wolności. Jeszcze to całe otoczenie to jest. Pan chociażby się prosił o jakąś niezwykłą powieść. To prawda. Oczywiście, że tak. Zanim jednak, zanim jednak do, przejdziemy do, do tego niezwykłego, niezwykłego wydarzenia, chciałbym, proszę Państwa, zauważyć, czy chciałbym <gryminałów> zwrócić uwagę na to, by Państwo nie sądzili, że autor kryminałów, czy autor powieści, który obserwuje wydarzenia, które się rozgrywają na jego oczach, jest jakimś koniunkturalistą. Że nagle siedzi taki literacki cwaniak krajewski, obserwuje, co się dzieje, i myśli sobie, zacierając ręce, o, ja to wykorzystam. To jest ciekawy motyw do wykorzystania. Tak może być oczywiście, ale tylko wtedy, kiedy spojrzelibyśmy na wydarzenia z dystansem, jeżeli by te wydarzenia nie dotyczyły nas tak bardzo, nas, Polaków. Ale przynieśmy się wobec tego 50 lat do przodu albo 30 lat do przodu, i wyobraźmy sobie, że że op opowiedzieć jakąś, jakąś historię, bo tych miejsc z tych zdarzeń jest kilka. Do, zaraz przejdziemy do następnych. Ta, tak, mogę to sobie wyobrazić. Azowstal. Azowstal, oczywiście, mogę to sobie wyobrazić. Widzę oczyma wyobraźni tę scenę, kiedy śmigłowce dostarczają, dostarczają prowiant i uzbrojenie obrońcom, którzy są ukryci w piwnicach. Lecą poniżej poziomu wykrywalności przez radary dwa metry, pięć metrów nad ziemią, proszę państwa. Coś niezwykłego raj śmigłowców, które, które zabierają stamtąd ludzi, często chorych, i nagle czytam o zdarzeniu. Śmigłowiec decyduje się na prawdziwie kaskaderski rajd. Wpada pomiędzy dwa okręty wojenne, rosyjskie, które nie mogą do niego strzelić, ponieważ strzeliłyby do siebie. Mija ich tą uliczką, ucieka. Wspaniała historia, wspaniała historia ewakuacji ludzi chorych, ludzi, którzy trwali, którzy siedzieli w tej fabryce stali, prawda, którzy byli bombardowani, którzy z każdym hukiem na początku podskakiwali. Opisać to, może, trzeba by, należałoby, ale tutaj przydałoby się lepsze pióro od mojego. Otóż ja, kiedy, kiedy jako, jako autor powieści sensacyjnych i kryminalnych, raczej zawsze interesuje mnie końcowy motyw. Interesuje mnie zaskoczenie, suspens, kto zabił albo jak detektyw doszedł do prawdy. A tutaj zakończenie znamy. Wiemy, jak się stało. Zatem potrzeba kogoś o większym talencie od mojego, kto by opisał te pośrednie sceny. Opisałby rozpacz, strach, a jednocześnie ogromną odwagę, jaką się wykazali ci ludzie. Ogromną odwagę, choćby, choćby jeżeli zwrócimy teraz nasz wzrok, spojrzymy na Wyspę Węży. Właśnie, to, to jest coś niesamowitego. Tak? To jest Taka symbolika jest przy tej, Niezwykła, tej wręcz, węż, kiedy, Wyspie Węży. Kiedy oczywiście dostało to nazwane... Ukraińskimi Termopilami. I jest całkiem słuszne. Kiedy ja, kiedy ja czytam, um, czytam o Leonidasie i o, o 300 Spartanach, którzy stawili w mowozie Termopilskim stanęli naprzeciwko potopu perskiego. Kiedy czytam potem, że tam do dziś, w każdym razie przez długi czas, można było podziwiać słynno, słynny napis: Sparto, powiedz, że tutaj polegliśmy wierni jej prawom, to czuję ciarki. I kiedy widzę tych ludzi, którzy mówią do, do, y, nonszalancko do dwóch okrętów, które się zbliżają powiedzmy dla potrzeb tej audycji na, na, powiedzmy... I, powiedzmy y, a to jest to już tak przyjęte, ja mogę a, powiedzieć, jeśli panu idź na chuj. Tak, chciałem powiedzieć, idzie na drzewo, prawda? Chciałem powiedzieć. Otóż tak, to, 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 to budzi, to budzi, to rozbudza wyobraźnię, to budzi emocje, to y, jest świetny pomysł na... Książkę na powieść, powieść historyczną. Powieść historyczną, która byłaby przedstawiona, której akcja byłaby przedstawiona w atrakcyjnej, wartkiej formie literackiej. E, e, tak to widzę, choć jak mówię, do tego jest potrzebne lepsze pióro od mojego. Jeszcze lepsze, trudno znaleźć, ale Dziękuję. jest Pan e, e, bardzo skromny. E, ale je, je, jeszcze po, po, taką mam, tak chciałbym jeszcze pociągnąć parę takich wątków. Bitwa. Pod Kijowem, tak? Bitwa o Kijów, początek. E, początek wojny, pierwsze dni, tak, wszyscy myślimy, tak. że największa armia świata rozmiecie. I w nocy 24, 24 na 25, tak, wychodzi e, e, Zoński wychodzi na ulicę, i tak nie wiem, pamiętacie pewnie wszyscy Państwo ten filmik, który mnie to ciarki przychodzą do dzisiaj, jak on już oglądałem go chyba 20 razy. Jak on jest w otoczeniu swoich najbliższych współpracowników, kiedy wszyscy myślą, że za chwilę Rosjanie ich zamordują albo że oni uciekną, a on mówi, nie, my jesteśmy tutaj. I tu jest ten ze mną i ten ze mną, i, i my tu jesteśmy. I mówią, do całego narodu tak. jesteśmy, nie uciekliśmy, będziemy się bronić. I przez następne tygodnie najpierw odganiały ich z lotniska. Tam rosyjskie helikoptery atakowały lotnisko, wydało się, że przejmą to lotnisko, nie przejęli, a potem atakują ich butelkami z benzyną przecież, te, te czołgi, które utknęły w korku do Kijowa. Przecież też ma... ok. i film, i powieść. I... Tak jest. Mogę tutaj tylko Państwu powiedzieć, jakie moje, moje osobiste są doświadczenia z tym związane. Kiedy jechałem do pracy, ja, ja piszę książki nie w domu, tylko mam taką małą literacką pracownię. Jechałem do pracy samochodem i usłyszałem 24 lutego komunikat, że oto siły rosyjskie weszły Agresja, najeźdźca potworny przekroczył granicę ukraińską. Wówczas pamiętam, że słuchałem przez dwa dni nieustannie wiadomości i byłem tak pesymistycznie nastawiony do rozwoju wypadków, że przestałem ich słuchać, bo się bałem, że zaraz usłyszę ostatnie wieści, usłyszę o upadku państwa ukraińskiego. I ta scena, którą pan przywołał, była sceną jak ze snu. Po prostu. Nie wierzyłem, że ja to widzę. I wtedy obudziła się we mnie otucha, która trwa do dziś. I to też. I taka, wielka... scena, i, i taka scena, no właśnie, <tryk> człowieka, który mówi, ja tutaj zostałem, ja tu trwam. Bohatera, który to może być świetny bohater literacki, który do końca trwa w miejscu, w jakim go los usadowił. Pamiętam taką książkę, taką książkę y, Obóz Świętych. Napisał tę książkę jakiś Jean Raspail, francuski autor. I tam jest taka scena, tam jest taka scena, y, y, starszy mężczyzna, bodaj nauczyciel francuski, siedzi w swoim domu i czeka na to, aż całą Francję zaleje ogromna rzesza Imigrantów, którzy agresywnych imigrantów. To książka to jest utopia polityczna, proszę Państwa. Książka napisana w latach 70. ile się nie mylę. I, I ten człowiek siedzi i patrzy spokojnym wzrokiem na, na tych ludzi, otwiera wino, je szynkę i czeka. Nie ucieka. Ma strzelbę, w której ma kilka tylko, tylko, kilka tylko nabojów, i te naboje oczywiście od razu bardzo szybko, bardzo szybko są bezużyteczne. Otaczają go ludzie, a on patrzy spokojnie, jakby powiedział Zbigniew Herbert, mój ulubiony poeta, w miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą była jego głowa. Zołański będzie postacią, której można już pisać książki i robić filmy, a na pewno jest przywódcą. Ja się zajmuję trochę przywództwem, prowadzę szkołę przywództwa i daję go jako już dzisiaj jest no, takim wzorem tego, jakim, jak można, jakim można być przywódcą, który jest z ze swoimi ludźmi, który walczy. Ta scena, o której mówiliśmy, a teraz niedawno przypomniałem się inna scena, jak e, taka już e, z ostatnich miesięcy, e, kiedy e, miał polecieć, znaczy leciał do Waszyngtonu, na no to słynne swoje wystąpienie w kongresie, mm. ale zanim poleciał do Waszyngtonu, pojechał do Bachmutu mm -hmm. e, na front, tak. gdzie przecież mógł zginąć. Nie? On już tam był kilka razy. Na, 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 na Kilka razy pokazywano go na tym froncie. On najpierw stał z żołnierzami. Bachmucie wziął od nich flagę i tą flagę przewiózł do Waszyngtonu, do najważniejszego politycznego miejsca na świecie, na świecie i tam pokazywał. Nie? Też w tym szkipie od symboli. Tak. tak, to wiele jest takich, proszę Państwa, wiele jest takich momentów, w tych, wśród tych wydarzeń, które nas otaczają, które powinny być uwiecznione. Myślę tutaj także o ochotnikach, którzy walczą na froncie. Myślę tutaj o, na przykład o pułku Kalinowskiego. Ze zdumieniem stwierdziłem dzisiaj, przed naszą rozmową, że na plakietkach, które mają żołnierze naszyte na mundurach, jest polska litera, EU. Napisane jest B-ła-Rus, Białoruś, prawda? To jest takie bardzo symboliczne. Tam występują, jest tam na, na plakietce też flaga Ukrainy, flaga Białorusi i, i ten, ten napis z polską literą. Kiedy, kiedy to widziałem, to, to uznałem, że to jest jakiś taki obraz symboliczny, że, że kto wie, czy nie jesteśmy świadkami tak bardzo mnie osobiście bliskiej jakiejś inkarnacji idei federalistycznej, którą, którą tak popierał i którą głosił Józef Piłsudski. Kto wie, czy, czy nie zbliżamy się do tego momentu, to oczywiście, żeby głosić taką ideę, trzeba przenikliwości, trzeba, trzeba wizjonerstwa, nie, nie należy się przejmować atakami, których będzie pewnie, pewnie dużo, ale, ale jestem pełen, pełen dobrej myśli. Ten dobrych myśli mam nadzieję że że y, że y, pewne symbole ulegną czy, y, urzeczywistnieniu i oni to mają w głowie ponieważ y, jak być może, jeśli państwo słuchacie mojego programu, bo raz rozmawiałem z, z przedstawicielem tego pułku, który mm -hmm. zakrywał swoją twarz i prosił o, o, o to, żeby zmienić jego głos, bo może być rozpoznany i wtedy jego rodzina będzie mieć duże kłopoty. Bardzo to zresztą cie ciekawa była rozmowa. I w... Przerywnik jeden. Taki, że zbieram pieniądze właśnie na ten, dla tego pułku kainowskiego na ciężarówkę, która ciągnie haubicę. I za chwilę tą uciążę, że za chwilę jesteśmy już niedaleko u ze, u zebrania tych pieniędzy. Jakby, jeśli zbierzemy więcej, to je wydamy na drony, również dla tego pułku Kalinowskiego. Już Mamy zamówienie na 10 konkretnych e, dronów, więc jeśli Państwo chcieliby dołączyć do tej zbiórki, to bardzo serdecznie e, namawiam. E, to właśnie omówiłem z, tak naprawdę z tym szczegóły, z tym człowiekiem, kto, z którym e, rozmawiałem. On omówił ze swoim dowództwem. Też Myślę, że dowódca tego pułku to też postać i na, i na książkę, i na, i na film. Ale on do mnie zadzwonił, bo dzwoni do mnie czasem przez jakiś komunikator, i powiedział mi raz z życzeniami, że on chciałby, żeby powstała Rzeczpospolita Trojga Narodów. No proszę. I to było tak przejmujące, niezależnie od tego, czy to jest to pilne, czy nie, ale oni to mają. Oni to naprawdę mają w głowie. Tak, już nawet. Ja, ja nawet, nawet widzę dewizę, która mogła być na herbie. E tribus unum. Z trzech jedno. Pięknie to by brzmiało zgodnie z, z językiem urzędowym, jaki panował w I Rzeczpospolitej, czyli tym językiem oczywiście była tak bliska mojemu sercu łacina. Tych historii. Które my już znamy, a których jeszcze nie znamy, które poznamy, które nadawałyby się na, na, na opowieści, na filmie jest na pewno bardzo wiele. Ja tylko jeszcze jedną przypomnę, bo sobie tak wy, przy, przygotowując do tej rozmowy. Przypomniałem sobie rozmowę z y, polskim lekarzem, który zorganizował transport dla dzieci chorych na raka, y, które trzeba wywozić, no nie tak po prostu, że się ich wrzuci do autobusu i mów, hej dzieciaki, wejdźcie, wyjdźcie, tylko. Transport każdego z nich jest obarczony ryzykiem, że życie zostanie przerwane. I on te dzieci wywozi z Ukrainy. Ja z nim rozmawiałem z pół roku temu, chyba, i wtedy już tych dzieci wywiózł tysiąc. Tysiąc to, a każdy, ka wyjazd każdego dziecka to niezwykła operacja logistyczna. Po obu stronach granicy, a potem jeszcze tych dzieci trzeba gdzieś w Polsce albo po całym świecie podróżowały. To jest jak Mista Schindlera historia. Tak, są to jest, to historie są niezwykłe. Choć ja osobiście gdybym miał napisać kiedykolwiek jakąś taką książkę, która by nawiązywała do wydarzeń, których jestem świadkiem, to raczej bym sięgnął do dalekiej przeszłości. Bo chciałem przejść w ten sposób do pytania o, o panu, właśnie. To, o czym by pan... Jeśli miała być Ukraina, chociaż no, tak. miasta ukraińskie się pojawiają w pańskich książkach. Tak, tak. E, o czym Pan napisał? Różne mam, mam, mam pomysły i te pomysły może kiedyś zrealizuję, może nie, ale w każdym razie y, są wiele jest tematów, które domagałyby się, które byłyby godne literackiego rozwinięcia. Y, na przykład y, choćby ugoda Perejasławska i później ta Unia w Chadziaczu, y, kiedy kiedy tajne służby moskiewskie przekupiły małoletniego i dość niezbyt powiedzmy rozsądnego syna Bogdana Chmielnickiego Jurija i dały mu do podpisania zupełnie inną ugodę niż wynegocjowały z jego ojcem. Inna historia. Marko Bezruczko. Wspaniały wojskowy, jeden z naszych sojuszników podczas wojny polsko-bolszewickiej, obrońca Zamościa, bohater bitwy pod Komarowem. Niezwykła postać. Stanisław Bałak -Bułachowicz, Bałachowicz, przepraszam białoruski, białoruski generał zasłużony w wojnie polsko-bolszewickiej. To są postaci godne uwiecznienia. Tam, tam być może sięgał jako miłośnik dwudziestolecia międzywojennego. To są momenty, to są postaci, które domagają się, które proszą aż o literackie uwiecznienie. O ile można być, że skromny autor kryminału by mógł, je, mógł te postaci uwiecznić. Henryk Józewski i cały ruch prometejski. Kiedy czytałem parę lat temu książkę, napisał ją Timothy Snyder. Snyder pod tytułem Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę. To tam znalazłem kilka tematów, które wręcz, proszę Państwa, zapisałem w moim folderze, w moim folderze zatytułowanym Pomysły. Kto wie, może tam kiedyś do tego, do tego pliku sięgnę, kto wie, może te pomysły kiedyś wykorzystam. Proszę bardzo, żebyście Państwo powoli się przygotowali do pytań, które wy zadacie panu Markowi, a potem w drugiej części, jeśli już wyczerpiemy pana Marka i mielibyście jakieś pytania dotyczące Układu Otwartego czy tego, co robię, to ja będę i też, też jestem w odwodzie na końcu. Jeszcze z rzeczy, które powinienem zrobić, a ja nie zrobiłem. Jak zawsze dziękuję patronom, bo wiem, że tutaj na sali też są, też są patroni Układu Otwartego. Bardzo wam się kłaniam i bardzo dziękuję, bo to dzięki państwu mogę ten program przygotowywać. I też dziękuję Jakimś serwisowi, z którym współpracuję, który bardzo Państwu polecam, nazywa się Infopiguła, którego ja codziennie korzystam. Media są dzisiaj bardzo bardzo jednostronne, najczęściej. To jest taki serwis, z, którym, z którego ja korzystam, przygotowując się do, do programu i naprawdę jest bardzo rzetelnie, bezstronnie, fajnie robiony. Przechodząc do pytań o to, jak Pan pracuje, bo to mnie bardzo ciekawi. Przecież też mi się zdarzało w przeszłości sporo pisać, ale ja zawsze pisałem o faktach. Nie? A Pan wymyśla historię. I teraz bardzo mnie intryguje to, czy pan myśląc o, o książkach, czy pana bardziej pasjonuje e, właśnie wymyślanie tych historii, tych intryg rozmaitych, losy e, 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 tych bohaterów, czy, czy opowiadanie o miejscu, o czasie. E, bo dla mnie, ja, ja, nie jest, przyznam, ja nie jestem miłośnikiem kryminałów, tak? Mm -hmm. ja nie, to nie jest tak, że mam tak. tutaj wielu kryminałów, a wśród nich czytam pana, tak? tak. Tutaj tam tamtych mało tam kryminałów. Ja, jeśli czytam pana książki, to czytam, bo mnie fascynuje to wszystko, co jest wokół. Tak? Ta, I atmosfera, i ten czas, i te miejsca. I to jest dla mnie opowieść o, o tych miejscach. Ale Zastanawiam się, jakby, czy dla pana z większą frajdą kombinowanie z tym, co, jak to układać, czy, czy opowieść o tamtych czasach? To drugie. Aha. To drugie. Opowieść o czasach minionych. To pierwsze jest katorgą. Wymyślanie powieści kryminalnej jest ciężką robotą. Siedzę... Z pustą głową, nie mam żadnego pomysłu. Kursor na ekranie komputera miga ostrzegawczo, i mówi mi stary, niczego nie możesz wymyślić, prawda wiem wtedy, że to, jest, to są chwile, których nikomu, żadnemu pisarzowi bym nie polecał. To są chwile pewnej bezsilności, ale wiem, bo jestem literackim weteranem, że te chwile mijają. Sięgam po książkę. Na przykład, choćby książka powiedzmy o stosunkach polsko-niemieckich w latach, w latach 30., pod koniec lat 30. Sięgam po tę książkę, przeglądam ją, wertuję, szukam opowieści ciekawych, szukam, szukam zdarzeń, które można by włączyć do. Opowieści szpiegowskiej, bo ja jestem autorem książek o Wrocławiu. Owszem, tutaj mój bohater Eberhard Mok, wrocławski policjant, występuje, ale też drugiej serii o Edwardzie Popielskim, o polskim policjancie, a później o, o funkcjonariuszu wywiadu i wywiadu legendarnej naszej polskiej dwójki. Otóż czytam wtedy, przeglądam i czekam. Czekam, aż mnie pocałuje muza jest takie niemieckie określenie von der Muse geküsst werden być pocałowanym przez muzę czyli spłynąć do, doznać natchnienia ja nie wierzę w natchnienie nigdy nie byłem poetą proszę państwa ale z drugiej strony wiem że następuje moment kiedy w jednym spojrzeniu ogarniam całość wypadków powieściowych które chcę przedstawić i wtedy jestem wielkim miłośnikiem gadżetów wielkim miłośnikiem technologii. Mam specjalny program, który, który... Nie pisze za mnie książki, broń może to nie jest chat GTP, prawda? Tylko, tylko jest to program, który wygląda jak tablica korkowa. Na tej tablicy korkowej umieszczam małe kartki przylepki. Kartka czerwona to jest scena narracji, ostrej akcji. Kartka zielona, scena... Psychologiczna, opisowa. I potem patrzę jednym, je, patrzę tylko raz na jeden rzut oka, mi wystarcza, a widzę, że czerwona przeplata się z zieloną, i tak dalej, i tak dalej. Jak już mam takie, taki barwny obraz akcji, ta akcja jest jakoś dopięta, wtedy zapraszam moich świetnych konsultantów. Mam takiego jednego miłośnika powieści sensacyjnych i szpiegowskich, który wszystko przeczytał, wszystko wie, i proszę go, i ja mówię mu: Maćku, opowiem ci historię. I zaczynam mu opowiadać, a on mówi: Nie, gdzie? Tak nie może być. Tu błąd, nikt by tak nie postąpił. I tak dalej, i tak dalej. Ja szybko, ja się wcale nie. On to mówi w sposób pełen ekspresji. Mówi: Co za bzdura, Marek? Ja się nie gniewam. Ja wiem, że, 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 że jego rady mi się przydają i, i natychmiast je zapisuję. Kilku osobom tak to przedstawiam, mojej redaktorce, przedstawiam akcję, akcje. Kiedy akcja już jest dopięta, kiedy akcja już jest dograna, wtedy następuje relaks czyli pisanie. Pisanie. A piszę, proszę Państwa, tam no, różnie to było w moim życiu, kiedyś pisałem 3 godziny 48 minut. W tej chwili pracuję, teraz w tej chwili piszę około 6 godzin dziennie. Skąd te liczby? To już ta nie mniejsza o to. Jestem miłośnikiem matematyki, wyliczyłem sobie pewną złotą proporcję, prawda? Podzieliłem 24 godziny doby, na, na, poddałem złotemu proporcjonowaniu, ale mniejsza. Otóż, otóż wychodziły mi różne liczby i tych liczb się trzymałem w sposób żelazny i niewolniczy. I tak piszę. Piszę 6 godzin. Kiedy, kiedy mój minutnik oznajmia, że 6 godzin minęło, wtedy przerywam, choćbym był w połowie zdania. Pakuję wszystkie rzeczy do teczki i idę do domu. Koniec, skończyła się praca i w domu w ogóle nie myślę o sytuacjach powieściowych, tylko myślę o tym, no, żeby wyjść z psem. No, do niedawna, bo moja, moja suczka od, odeszła już z tego świata, ale, ale do, czy, myślę o sprawach domowych, myślę o różnych sprawach e, bieżących i tak dalej, i tak dalej. I Przez te 6 godzin jest pan skoncentrowany tak. tylko i wyłącznie na tym. Tak, tak, tak I... jest. A, ale samo wymyślanie hmm. trwa dłużej niż 6 godzin. Hmm. Dobra, a ma pan to wiadomo, że jak 6 godzin, to musi być z tego 15,5 i pół strony? Nie. Nie, różnie to bywa. Raz więcej, raz mniej, ale, hmm. ale, ale wiem, że jak wychodzę już do domu, patrzę w lustro, jak się, przebieram się, bo pracuję w dresie, siedząc w dresie, prawda? Po domowemu jestem ubrany. Kiedy się przebieram do wyjścia, patrzę sobie w twarz, w oczy i mówię dobrze, przepracowałem też. Zegar, tak, zegar odbity. Tak, zegar odbity, minutnik wyzerowany i działamy dalej. Dobrze. Ale jak pan buduje te te, te, te historie? Czy ma pan jakiś taki Schemat, czy jakąś, że wiadomo, że tam musi być, nie wiem, musi być trochę miłości, e, musi być jakaś zdrada, e, musi być trochę krwi, tu musi być trochę za mało. Muszę tutaj podlać, żeby było bardziej brutalnie, żeby ktoś się bardziej wstarczył. Nie ma tu kobiety, musi być ładniejsza, musi być coś tam, musi być. Coś. Tak. <głos CGI> musi być trzy kobiety, dwa litry krwi, <głos CGI> <noise> trzy i pół trupa. Tak, są pewne proporcje. Rzeczywiście tych proporcji się muszę trzymać. One nie są oczywiście w ten sposób jakoś wyliczane, że dwa i pół do trzech czy do czterech. Nie, nie, nie. O, oczywiście, że nie. Natomiast muszę brać pod uwagę rozmaite motywy i rozmaite wątki, które są postulatami moich czytelników. Proszę sobie wyobrazić, że. 75% moich czytelników stanowią kobiety. Um, to jest i... nie, w ogóle nie, niesamowite. Dzisiaj powiedziałem o tym komuś, bo pan mi to wcześniej zdradził. Ta. Rozmawiałem dzisiaj e, e, z dwoma panami i też o tym powiedziałem byli zszokowani. wiem się wydawało, że kryminały nie, to są faceci. Nie, nie, wiem, nie wiem dlaczego tak jest, ale, ale nie będę tego wyjaśniał, nie jestem socjologiem, prawda, ani, ani analitykiem rynku książki. W każdym razie tak jest. I to dlatego, że tam tyle krwi jest? Ja nie wiem dlaczego. Drach, Strasznych okrucieństw. Nie, 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 nie wiem dlaczego. W każdym razie jedno jest pewne, że chcąc, nie chcąc, w moich powieściach coraz więcej zawieram informacji o relacjach międzyludzkich. Proszę zauważyć, klasyczne kryminały. Kto wie o rodzinie Herkulesa Poirot, bohatera powieści Agaty Christie? Kto wie cokolwiek o rodzinnych uwarunkowaniach, Filipa Marlowe, bohatera powieści Raymond'a Chandlera. Nic nie wiemy o nim. wiem, że jest samotnym mężczyzną i tyle. Który, który, który lubi grać w szachy, a wieczorami słucha Hacha Turiana. Nie wiemy nic więcej o nim. A tutaj moje czytelniczki na spotkaniach autorskich mówią mi to wprost. Ekspresji z Verbis. Mówią, panie Marku, chcielibyśmy, chciałybyśmy więcej wiedzieć o, 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 o tym na przykład, czy Popielski, mój bohater, czy Eber, Eberhard Mock przeżył kiedyś wielką miłość. No, i muszę to robić. Nie chcę, ale muszę, proszę Państwa. No, bo, muszę, bo, 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 bo szanuję moich czytelników. Szanuję moich czytelników i, i biorę pod uwagę ich postulaty, biorę pod uwagę ich dezyderaty. No nie, może, nie może być tak, że ja pomijam milczeniem, ponieważ. Tak, takie postulaty, ponieważ, ponieważ jestem pisarzem zawodowym. To jest mój zawód, ja z tego żyję. I muszę wiedzieć, jak sformatować. Powieść, żeby ona była interesująca dla moich czytelników. A skąd wiem, bo mam spotkania autorskie. Stąd wiem. Stąd bardzo sobie cenię rozmowy z moimi czytelnikami. Bardzo lubię patrzeć im w oczy, wiedzieć, czy to, co mówię do nich trafia, czy reagują na jakąś zapowiedź negatywnie. To jest niezwykle ważne niezwykle w życiu pisarza zawodowego. Jestem frajer Schriftsteller albo full time writer, jak to woli. A mógł, czyli pan jest trochę tak jak ci, te, ci komedianci, stand-uperzy, którzy y, y, rzuca się, byłem niedawno na takim przedstawieniu, tak rzuca się im hasło i oni wymyślają y, na, na scenie, na, na, na żywo rozmaite wątki, historie, raz lepiej, raz gorzej. Jest w tym takie ja tam... duże napięcie, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jest taka ekscytacja. Nie, aż tak, aż, tak, aż tak nie. Podziwiam autorów, którzy potrafiliby napisać książkę na każdy temat. Gdyby ktoś mi, mi zaproponował, jakiś sponsor... Żebym napisał książkę o konfliktach rozgrywających się w środowisku czarnoskórych bejsbolistów w Stanach, to nie napisałbym po prostu, bo nie znam tego środowiska, nie chciałoby mi się badać tego środowiska, nie wiem jak do niego dotrzeć, nie wiem. Ja jednak pozostaję w pewnym uniwersum literackim. To moje uniwersum, ten świat przedstawiony, to są przedwojenne, to są czasy przedwojenne, dwudziestolecie międzywojenne, to jest pewna charakterystyczna dla tamtych lat elegancja Męska, kobieca, to jest charakterystyczny sposób zwracania się do siebie. To, 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 są, to, są, to jest. To jest mm, wszystkie elementy tego świata są mi bardzo bliskie, i z nich, z tych elementów, nie chciałbym rezygnować. Chyba, że no czasami, czasami yy, sugestie czy, u, czy, czy postulaty czytelników są tak przekonujące, że czasami zdarza mi się odejść. Na przykład, w zeszłym roku napisałem horror. Taki eksperyment literacki nosi tytuł moja powieść, demonomachia. No cóż, jestem autorem otwartym na sugestie i jest, jestem człowiekiem, który potrafi to i owo w swoim życiu literackim zmienić. zamówienia rozumiem w drugiej części przyjmujemy. <laughs> Natomiast podziwiam takich Aha. autorów, którzy potrafią pisać na każdy temat. Sondacje. Chciałem się o te postaci pana zapytać. Mhm. Eberhard Mock, Jarosław Patera, po Edward Popielski. Zresztą nowa książka się, Pasożyt. Tak się jest. Się dzisiaj chyba jest, dzisiaj jest Tak dzisiaj się uka ukazała książka Pasożyt. Jeszcze nie miałem, nie widziałem, nie miałem w ręku, nie widziałem mojego najnowszego literackiego, najmłodszego mojego literackiego dziecka. Jeszcze jest nie... na górze. Tak? Ja naprawdę? Nie Myśmy już o proszę, to muszę zobaczyć, muszę, muszę powąchać Ech. strony, zapach druku. Ech. To jest niepowtarzalne przeżycie dla autora. Ech. Książka jest, no jak w... Wszystkie. Wszystkich nie czytałem, ale czytałem trochę. I tą już prawie skończyłem, bo o. czytałem ją w, w PDF-ie. No nie będę państwu opowiadał. Bardzo bo... się cieszę. <laughs> bardzo mi miło, że mam panu czytelnika. Dziękuję panie Igorze. E, e, to bardzo, to ja dziękuję, że pan, e, że pan dostarczył tych przyjemności. Ale chciałem zapytać, jak pan, czy to jest tak, że pan najpierw sobie wymyśla, dobra, no to taki musi być facet, który ma takie i takie cechy, wygląda w ten sposób, który, którego życie się potoczy tak i tak i jeszcze pięć innych postaci, które pan w, potem w tę historię wsadza, czy one tak po prostu gdzieś się pojawiają w trakcie, w, między, w czwartej godzinie, trzydziestej minucie, po dwunastej stronie, Jak patrzy pan w okno i... Oh. Nie. Będzie kobieta blondynka. <laughs> nie, tych wszystkich facetów, tych głównych moich bohaterów, to już wymyśliłem dawno. Tak. I oni mają swoją... A to był tak, pan wiedział, że to będzie dobre. Ten facet, ja o nim zrobię pięć książek. No, że pięć to nie, ale brałem pod uwagę Aha, oczywiście okay. cykle. Mhm. Cykle literackie są bardzo ważne. Ludzie lubią seriale, również seriale literackie. Także brałem pod uwagę, że napiszę kilka książek o tym czy o innym bohaterze. Tak jest. Natomiast jak ja, ich twor jak ja tworzyłem tych bohaterów, no, otóż yy, brałem pod uwagę różne rzeczy. Ich zewnętrzny wygląd, na ich zewnętrzny wygląd wpływały bardzo często kreacje aktorskie. E, aktorzy, których podziwiałem, często byli mi wzorem. Na przykład Edward Popielski. Jest to wysoki, zwalisty mężczyzna o takiej fryzurze, jak mówiący te słowa. Czyli i Popielski, i ja chodzimy do jednego fryzjera, można powiedzieć. E, e, i, I tak sobie, a, a, a pierwowzorem był amerykański aktor Telly Savalas. Świetnie ubrany, dandys nie na gan, garniturach, nienagannie nie ubrany, którego, który był bohaterem serialu Kożak, który to serial oglądałem w latach moich dziecięcych, powiedzmy, w latach 70. -tych. Tak wy, wy, widziałem popielskiego. Eberhard Mock miał rysy Janusza Gajosa. Pamiętam, jakie wielkie wrażenie na mnie wywarł film Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego. Oglądałem go jeszcze w latach studenckich. Oglądałem ten film i tam Janusz Gajos jako przesłuchujący, jako brutal, poprawiający nieustannie marynarkę. Pamiętam te jego gesty, te jego grymasy. Zapadł mi głęboko w pamięć. I kiedy tworzyłem postać Eberharda Moka, widziałem, miałem przed oczami Janusza Gajosa. Także ci bohaterowie, oni są, oni, oni od dawna już mają swoje rysy i swoje zachowania. Natomiast takie tacy bohaterowie poboczni, to wszystko jedno, czy tam to będzie blondynka, czy brunetka, jeżeli jest tam przykład bohaterka jakiejś jednej sceny, powiedzmy, yy, czy wszystko jedno, czy ktoś będzie tak, czy inaczej wyglądał. Yy, czy... Oczywiście bohaterowie się rozwijają w trakcie pisania. Czasami nabierają nowych cech. Czasami oni się stają dla mnie zupełnie, zupełnie, zupełnie. Nagle się pojawiają obcy ludzie, których wcale nie wymyśliłem, którzy nagle postępują tak, a nie inaczej. Bo tak by mi to pasowało lepiej do fabuły. Nie, nie, nie posunę się do tego, żeby powiedzieć, że bohaterowie mną rządzą. Nie, nie, tak to nie jest. Ja panuję nad tym światem. Ale bywa tak, że czasami ku mojemu zaskoczeniu ten cały schemat narracyjny muszę zmodyfikować, bo widzę, że dany bohater lepiej by zagrał w innej scenie niż ta, która jest w planie. A od strony tej całej całego backgroundu, tła miejsc, ulic, wyglądu tych miejsc, które pan opisuje z dawnych czasów? Ile czasu pan poświęca na, na zdobycie y, wiedzy, zdokumentowanie? Y, y, czy pan jeździ też do tych, y, tych miast, no, poza Wrocławiem, tak? Ale we Wrocławiu tylko część pańskich książ książek się dzieje. I jak dużo czasu w tym jakby, pan poświęca? I na ile pan dba o to, żeby to była, żeby tam była, że dobra, historia może być, znaczy wiadomo, że może jest zmyślona, tak? Ale że te miejsca muszą być właśnie takie, jak wtedy były. Czy to też pa, bardzo pan tak mało. troszkę ubarwia? Nie nie? Nie, nie, nie ubarwiam, ale czasu bardzo mało poświęcam, ponieważ mam, dzięki wydawnictwu Znak, z którym jestem związany od wielu lat, mam mojego literackiego eksploratora wolę to słowo, nie jest researcher, to jest młody człowiek, Mikołaj Kołyszko się nazywa, mój stały współpracownik, który, e, który szuka materiałów rozmaitych, Aha. które są mi potrzebne, materiałów zarówno ikonograficznych, czyli zdjęć, jak i materiałów fabularnych. Ale zadaję mu czasami bardzo dziwne pytania. Na przykład w pewnej mojej powieści potrzebna mi była scena, e, która się rozgrywa w lunaparku. I w tej scenie, wyobraziłem to sobie tak, że w tej scenie człowiek z wiatrówki, Strzela i może zestrzelić rozmaite przedmioty, które daje później jako prezenty różnym ludziom. W moich czasach na Wesołych Miasteczkach można było zestrzelić, nie wiem, watę cukrową, gumę do rzucia, jakąś, nie wiem, jakieś, jakieś, jakieś ciastko, łakocie dla dzieci. Szedł człowiek, brał wiatrówkę, strzelał, dawał swojemu synkowi, powiedzmy, gumę do rzucia. Taką miałem scenę. Pluszowego misia oczywiście, dziękuję za, za uzupełnienie, za ciekawą sugestię. Tak, pluszowego misia. Myślałem, że tak samo było przed wojną. I już miałem w planie scenę, że człowiek idzie na yy, Wesołe Miasteczko, strzela i daje chłopcu jakąś rzecz. Za, zadzwoniłem do Mikołaja Kołyszki, mówię Mikołaju, jaka to mogłaby być rzecz? Mikołaj do mnie odzwania za dwa dni. Marku, jest źle. Głównie to były cygara. A dać cygaro dziecku, no kiepska sprawa. Także czasami trafiamy na zupełnie trudno, na, na trudne, na, na rafy fabularne, na rafy literackie. To się zdarza. No ale musiałem z tego jakoś wybrnąć. Już nie pamiętam, co ja wtedy wymyśliłem. To dawno było, napisałem 26 książek. To, to, także już nie pamiętam. Myślę, że państwo, którzy czytają moje powieści, mogliby mnie na pewno, na, na pewno z niejednej powieści przepytać i wypadłbym bardzo blado. W każdym razie, bo nie pamiętam wielu szczegółów. I tutaj, tutaj tego typu historie, tego typu sytuacje się, są bardzo częste. A nie boi się pan, że jakieś wątki się powtarzają albo że y, no, inny bohater ale zrobi dokładnie to samo co bohater z czwartej książki, którą pan już nie, której pan już nie pamięta? Czasami się powtarzają, boję się hmm. tego trochę, przyznaję panu rację, to jest. To jest, to jest, to jest y, Ciągle mnie niepokoi, czy rzeczywiście ja kiedyś o czymś, czymś podobnym nie napisałem. Bo wiele recenzji się okazuje w moich książkach, które podkreślają, że ukraińskiego ciągle jest to samo. No, martwią mnie takie recenzje, ale, ale na, jeszcze do tej pory nie, nie spotkałem się z takimi, z takimi bardzo y, szczegółowymi recenzjami, co jest mianowicie to samo. Ale, y, ale y, boję się tego rzeczywiście. I tutaj mam pomoc. Też mam czytelniczkę. Z namiętną czytelniczkę, która zna każdy szczegół w mojej powieści. I kiedy y, piszę książkę, pytam się jej, czy tego przypadkiem motywu kiedyś nie zastosowałem? No mówi nie, Marku, tu możesz i w tym kierunku. <laughs> pytam o rozmaite takie szczegóły. Oczywiście cały czas mówimy o etapie planu planu, już nie pisania, bo, 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 bo plan konsultuje, jak powiedziałem Państwu, z różnymi ludźmi. Który moment jest najtrudniejszy przy pisaniu takim, gdzie pan się... Czy ten początek, kiedy jeszcze nic nie ma tak. i ile muszę napisać? Tak, ten początek. Ten początek. Ten początek jest najtrudniejszy. Oczywiście, żeby wymyślić coś nowego, żeby nie stąpać po własnych śladach, ani po śladach innych osób. Dam państwu przykład, który kiedyś pewnie... Zdarzyło mi się ten przykład przytoczyć, ale ci państwo, którzy to, to słyszeli, to proszę, będą proszeni przeze mnie o wybaczenie. Pamiętam taką sytuację. Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Pojechałem tam. Przeglądałem akta Milicji Obywatelskiej z lat 48-51. Natrafiam na mrożący krew w żyłach raport. Brzmiał on tak. Do szkoły podstawowej numer 1 przy ulicy Nowowiejskiej. Nawiasem mówiąc, ta szkoła stoi do dziś i ma ta taką samą numerację we Wrocławiu. Yy, przybył mężczyzna, który pod pretekstem bycia lekarzem, to, to jest Stylistyka raportu, tak brzmiało to, pod pretekstem bycia lekarzem. Koniec cytatu. Uprowadził chłopca, po czym tego chłopca przyprowadził parę godzin później, w stanie kompletnego wyczerpania obliczono, że chłopcu utoczono 4 litry krwi. Nie wiem, jak to obliczono, proszę Państwa, już nie wnikam. No, bo, 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 bo Przypuszczam, że mężczyzna o takiej posturze jak ja, gdybym opuszczono 4 litry, chwito, bym pewnie zemdlał i nie byłbym bez życia, prawda i tak dalej. Natomiast, natomiast ym, chłopiec, skąd te 4 litry, nieważne skąd i ile tego było. Jedno jest ważne, że jak wracałem, to mało wypadku samochodowego nie spowodowałem, bo myślałem nad tym zagadnieniem. Już widziałem oczyma wyobraźni szajka we Wrocławiu. Krew jest towarem deficytowym, krew upuszczają ludziom, prawda, sprzedają yy, yy, źli ludzie. Już, już to widziałem. Przyjeżdżam do domu, żona mówi do mnie: Świetną cię książkę kupiłam, twoja ulubiona au autorka. Muhayder. Jeżeli państwo sądzą, że moje powieści są obrzydliwe i makabryczne to powiem tylko tyle, że u mnie jest przedszkole makabry, a u Mohajder prawdziwa akademia makabry. I tam też jego tylko kobiety czytają? Te tego, makabryczne? Tego nie wiem. <laughs> Natomiast Mohajder jest, jest kobietą, y, która a, pisze. I ona... I, i, ona y, I tam czytam taką... Pod, tam, czytam historię, proszę państwa, o tym, że w, w Londynie współczesnym narkomanom pewna szajka upuszcza krew i tę krew zbryloną sprzedaje afrykańskim imigrantom, którzy uważają ten krew za fetysz. Książka znakomita, świetna książka, ale już został mój umysł zainfekowany, już został zakotwiczony. Już, kiedy już nie mogłem wymyślić sam fabuły związanej z tymi aktami milicji obywatelskiej, bo ciągle przychodziły mi do głowy rozwiązanie Mohajder. Tak właśnie było. Staram się tego unikać, dlatego proszę Państwa, kryminałów nie czytam. Nie czytam kryminałów, kryminały piszę, a nie czytam. To znane, znane zjawisko. Ja mam jeszcze wiele pytań, ale na sali e, państwo, zwłaszcza, którzy będzie nas słuchać, że słuchacie, czy słuchacie, czy oglądacie, nie, nie widzicie, I ja widzę pełna, pełna sala. Państwo pewnie, zapewne macie pytania, więc proszę przygotujcie je, to ja jeszcze zadam jedno, maksymalnie dwa i, 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 i oddam głos państwu. E, Taki tam dwie, dwa krótkie. Naj, najtrudniejszy moment, kiedy pan pisał, i tak nic nie idzie, bo nie wiem, no, kurczę, ta książka się nie skleja, rozwala to, przy który, A, to tak? Właśnie, czy... bo nie, nie, nie Tak, bo to było już w poprzednim pytaniu, nie odpowiedziałem na to, przepraszam. E, otóż e, naj, najtrudniejszy moment jest, kiedy wymyślam powieść. Mhm. Tak. Ale czy tak, był... konkretne pańskie doświadczenie z jakiejś. Z... Pracy nad którąś książką i ona nie szła. Albo w ogóle się okazało, że nie tak, i trzeba wszystko przewrócić do góry nogami. Nie, tak to może chyba, tak to chyba nie było. Natomiast kiedy byłem jeszcze młody i bystry, <coughs> kiedy wymyślałem te książki <coughs> dość szybko, weekend minął, proszę Państwa, ja miałem gotową powieść. Znaczy nie powieść, tylko plan powieści. A potem już była, a potem lata leciały, i potem już była katorga. To już trwało to. No, teraz powie, powieść wymyślam w ciągu trzech tygodni. Trzech tygodni siedzę po osiem. Godzin dziennie, powiedzmy, wymyślając powieść. Jest wspaniała książka Jana Parandowskiego, Alchemia Słowa. Tam wryła mi się w pamięć pewna scena. Gustave Flaubert, znakomity pisarz francuski, kiedy pisał swoje powieści, o mało nie mdlał. Trzymał się stołu, żyły mu pęczniały na czole, upadał na ziemię, podnosił się. To była męka. To była męka. Męka twórcza. Tak jest przy wymyślaniu powieści. Może nie tak drastycznie u mnie, ale, ale, ale porównałbym ten stan właśnie do stanów przeżywanych przez Gustawa Flauberta. To jest najtrudniejsze. Potem już jest wszystko dobrze, potem już idzie. Choć to może zabrzmieć źle, bo jak mówię, idzie, dobrze mi się pisze, świetnie, ale grafomanom też się świetnie pisze. I tutaj musi mi się zapalić lampka ostrzegawcza. A miał pan taki moment, to przepraszam, bo się odwołam do własnego doświadczenia, o którym potem powiem, ale. Przeczytał pan książkę albo jakąś dużą jej część, znaczy tą swoją książkę, e, pisaną i stwierdzam, kurczę, to trzeba zupełnie inaczej napisać. Muszę to przerobić od początku, ją przeredagować całą. Nie, nie, tak nigdy. Bo dla, dlatego, że mam, że mam życzliwych ludzi wokół siebie, którym no. przedstawiam akcję. I ja im ufam, jak oni mi powiedzą, że to jest złe, niedobrze, nie idź, nie idź w tę stronę, to jest błąd. To wtedy przeredagowuję, wtedy zmieniam, znów się z nimi spotykam, znów im prezentuję. Także po takiej krwawej łaźni, jakiej jestem poddany, ta książka już jest, ta sama, sam plan jest, można by rzec, wydestylowany. On już, jest, on już jest w dobrej formie, choć oczywiście to nie znaczy, że błędów nie popełniam. Ale błędów nie popełnia tylko ten, kto nie pracuje. To przepraszam, ja się podzielę swoim doświadczeniem jednym. E, nie będąc doświadczonym, znaczy pisałem kiedyś tam dużo, nie? Pisałem książkę o Solidarności walczącej właśnie. Już ją, najpierw miałem w takiej wersji zupełnie spisanej, tak na bardzo na brudno. Po prostu spisywałem fakty, te, te historyjki. I dałem jednej osobie, która nie zdradzę komu, y, pewnemu e, 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 osobie, która dobrze znała historię Solidarności Walczącej, Myślę, sobie, sprawdź to proszę, czy tam nie ma jakichś, trochę fact-checking, że mm -hmm. tak? mniej więcej to, 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 to dobrze wygląda. I to był mój największy błąd, bo dałem półprodukt. Nie? I on to przeczytał i mówi: Nie, to, te wątki są ok, ale to jest strasznie napisane. Nie? To w ogóle nie ma w tym twojego języka, to w ogóle nie miało mm. być. Nie miało być, ale on mi to powiedział. A mm. ja już to 20 lat piszę teksty, reportaże i Byłem zdruzgotany, załamany. I tak się spiąłem, że całą tę książkę jeszcze raz napisałem. Coś podobnego. No. Tak? <laughs> ale bardzo jestem mu wdzięczny, bo, bo dzięki temu... Ten, ale myślę sobie, że już nigdy tego nie mogę... Trzeba od razu robić porządnie. Tak. Dlatego tak chciałem tak ciekaw, czy pan ma takie doświadczenie. Proszę państwa, e, tak. proszę podnosić ręce. Mam mikrofon. E, jeśli ktoś z państwa chciałby zapytać pana Marka Krajewskiego o układzie otwartym, to pod koniec. Jeśli Bardzo proszę. O, jestem. Uh, dzień dobry, stylu. dobry wieczór wszystkim. On dzień dobry. Jest... Nie, za wcześnie. Nie, osiemnasta. Dobry wieczór. E, dzień dobry, nazywam się Jonasz, jestem bohemistą i głównie interesuję się językami i... Hmm. i myślę, że to jest świetne pytanie. Na początku nie wiedziałem, jak to pytanie zadać. Bardziej jakąś taką refleksję miałem w głowie, ale myślę, że to jest świetna, świetne pytanie do pana, bo pan jest też filologiem i pracuje z językiem i tutaj mamy tą oczywiście tragiczną sytuację na Ukrainie, e, wojnę i tak dalej, ale mi się wydaje, że też bardzo ważna kwestia tutaj e, kulturowa, chciałbym ją poruszyć, to jest właśnie język rosyjski, który dominuje w tej, w tej, w tej części po prostu Europy. I mam pytanie, które, które zadam na koniec i tak dalej, ale jako bohemista i tam nie wiem, czy pan jest świadomy zanikania języka czeskiego za, z, przez gerbalizację i tak dalej w nie, nie historii. I to no generalnie wie pan, czym jest germanizacja, rosyfikacja i tak dalej. Mhm. I tutaj mamy tragiczną sytuację, w której po prostu język rosyjski, jakby no świetny tytuł pana pasuje mi tutaj do tej wypowiedzi ostatniej książki Pasożyt. E, przejął jakby tutaj może nie umysł, ale na pewno postrzeganie rzeczywistości wielu Ukraińców. I chciałbym panu zadać pytanie i może jakąś refleksję większą, gdyby pan był w stanie w jaki sposób się, się wypowiedzieć na ten temat, jak pan myśli, jak z językiem etycznie walczyć i czy w ogóle można z językiem walczyć, który jest jakby takim głównym, e, naczelnym, nie wiem jak to nazwać, po prostu dominuje w narracji tutaj światopoglądowej, prawda? Ja jeszcze chciałem dodać tutaj, że po prostu ja uważam prywatnie, że język jakoś definiuje rzeczywistość. Dlatego, dlatego stąd te pytania. Dziękuję. No, jest to trudne pytanie. Trudne pytanie. Przede wszystkim należałoby zastanowić się, czy taki jest stan rzeczy, jak pan to przedstawił. Czy rzeczywiście język rosyjski wypiera język ukraiński? Wydaje mi się, że, 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 że tak nie jest. Ale, ale nie mam wielu doświadczeń własnych, prywatnych, wspomnień związanych z Ukrainą, dalszą niż tak zwana Ukraina Zachodnia czy Galicja. Dwelwowie byłem wielokrotnie. Byłem wielokrotnie rozmawiałem tam z ludźmi i na podstawie moich doświadczeń, że mogę śmiało postawić taką tezę, że tam się język ukraiński ma dobrze. Fakt, że dziwiło mnie to, kiedy jechałem na przykład z taksówkarzem i on słuchał stacji radiowej, w której śpiewano po rosyjsku. Dziwiłem się, nawet zadawałem pytania moim ukraińskim przyjaciołom, czy, czy oni nie widzą takiego niebezpieczeństwa. Nie, nie widzieli. Nie dostrzegali tego niebezpieczeństwa, nie chcieli o tym za bardzo mówić, a, a w zamian wielu z nich mi mówiło o tym, iż, iż ich rosyjskojęzyczni bracia Ukraińcy są wielkimi patriotami i oni ich kochają, oni z nimi, oni, z, oni ich rozumieją i, i, i razem z nimi mogą, będą kiedyś, być może, to było prorocze, tworzyć zaporę przed rosyjską nawałą, prawda? Takie mam doświadczenia. Natomiast jeżeli chodzi o język w ogóle, czy język jeden dominuje nad innym językiem, czy jeden język wchłania inny język, może i wchłania wie Pan, ale to się nie wiąże jednocześnie, jak sądzę, jak sądzę, jestem, jestem amatorem. Z językiem pracowałem jako byłem językoznawcą, ale zajmowałem się wyłącznie językami starożytnymi. Natomiast jeżeli chodzi o współczesne języki, to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko, Irlandczycy stanowią zupełnie odrębny naród o odrębnych tradycjach mimo że właściwie wszyscy mówią po angielsku. Irlandzki jest chyba językiem takim raczej którym się posługuje jakaś grupa, nie wiem jaka, ale jakaś grupa entuzjastów. Ale z drugiej strony obserwujemy obserwujemy nagłe nieoczekiwanie rozrost wielką domin ekspansję, powiedzmy, nazwijmy to ekspansją języka walijskiego w samej Walii. Ze zdumieniem stwierdziłem oglądając filmy walijskie, tylko na podstawie tego mówię, że, że te, te filmy są w wersji dwujęzycznej. Po walijsku i po angielsku można je oglądać. To jest niezwykłe. Ludzie się, nagle ten język przeżywa jakiś renesans, z tego co wiem, ale to jest tylko i wyłącznie oparte na moich, na moich jakiś wrażeniach, impresjach. Nigdy bym tego nie uogólnił. Ja tylko może dodam do tego, bo to obserwowałem w Kijowie. Teraz, jak byłem w czasie wojny, mm -hmm. kilkakrotnie jeździłem po Ukrainie. Ale w Kijowie byłem dwa razy, a z tego, co widziałem, słyszałem wcześniej, no w Kijowie język rosyjski był. się tak. dominował nawet, tak? tak. przynajmniej pół na pół był. Tak w tej chwili to jest powiedzieć coś po rosyjsku. Nie jest tak, że jest to dostanie się zaraz po gębie, ale. Ale nie jest to dobrze widziane. Raz się zdziwiłem, bo zaczepiłem, robiąc taki reportaż, zaczepiłem jakiegoś tam pana na ulicy i mi odpowiedział po rosyjsku. To byłem bardzo zdziwiony, ale to hmm. był jeden, jedyny. No proszę. Ja W ogóle się nie zdarza. Hmm. Ja, nie mówię ja nie mówię po ukraińsku, no więc jak tam nie wiem, wsiadłem do Ubera, czy rozmawiałem z ludźmi, tak łamaną Ukraińszczyzną, Ruszczyzną, pols, hmm. po polskim, tak. mówiłem i zawsze się bałem, że mnie wezmą za Rosjanina, Nawet natychmiast mówiłem w pierwszych słowach, że ja jestem z Polski, Aha. co dzisiaj było jest po prostu znakomitą hmm. przypustką na Ukrainie. Tak nas traktują, to, to jest cudowne. Bardzo proszę, kto z Państwa tu, Pani? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam pogratulować tytułu honorowego obywatela miasta Wrocławia, natomiast Darbowo było pierwsze. Dziękuję. W Darbowy się spotykamy, dlatego, dlatego o tym mówię. Natomiast Dziękuję pytanie bardzo. do Pana Marka, w kontekście też tego, o czym często w swoich programach mówi Pan Igoriankę, czyli o, już Pan wspomniał o czacie GPT, czy Pan sobie wyobraża jako entuzjasta nowych technologii, że w pracy pisarza będzie można wykorzystywać. Sztuczną inteligencję. Niekoniecznie, że ona zastąpi pisarz, natomiast, że będzie to narzędzie, które będzie mogło być wykorzystywane. Chyba tak. Myślę, że tak, że to może być wykorzystywane. Przyznam się pani, że kiedyś niedawno zobaczyłem wyprodukowany przez Sztuczną Inteligencję plan serialu filmowego, opartego na podstawie moich powieści. I zobaczyłem ten plan. I powiem szczerze, spodobał mi się. Nie był zły. Trzeba by to i owo doszlifować. Jestem optymistą. Z natury jestem optymistą. I, i wierzę, że, taki, wierzę, że taki, tak, taką, taką maszynę będzie można wykorzystać bardzo, bardzo dobrze do doskonalenia pracy pisarskiej, do tworzenia fabuły. Czemu nie? Oczywiście. Chociaż też, nie, nie biorę, chociaż też biorę pod uwagę taką sytuację, że kiedyś my, pisarze, będziemy jak Homerowi Aoidowie. To, że będą się spotykali z publicznością, żeby wygłosić, przedstawić opowiadanie jakieś. I publiczność będzie z tego słuchała na żywo i będzie wiedziała, tak. To zrobił żywy człowiek. I nagle mija 45 minut i taki Marek Krajewski, czy inny pisarz yy, tworzy opowiadanie, które wcześniej oczywiście, oczywiście je napisał, ale, ale, ale może na poczekaniu, jeżeli jest do, dobry, zdolny, ja nie jestem, ale jeżeli ktoś tak by, mógłby improwizować na poczekaniu, tworzyć yy, fabułę, czemu nie? Być może zamieni, zamienimy się kiedyś my pisarze w takich yy, stand-uperów, którzy będą przed publicznością yy, tworzyli fikcyjne światy. Osobiście nie widzę nic z tym złego. To przerażające. Pan tutaj z przodu. Ale znaczy nie, przerażające jest nie to, że pan, że, że będą pisarze występować na żywo. To myślę, że będzie fascynujące. To jest przerażające jest to, że no jeżeli... I moim zdaniem to jest bardzo prawdopodobne. Jeżeli pańskie książki wrzucimy do o, czata GPT, zadamy mu je i powiemy, zrób następne pięć, to myślę, że od tak. No cóż, I, no. I wydadzą, ktoś to wyda, pirat to wyda. Y i będzie bardzo trudno rozróżnić. A będzie dramatyczny moment, kiedy ten czas Jepit napisze dobrze tę książkę. No właśnie. Proszę państwa, nie, tego nie boję się, bo, a tak zupełnie poważnie. Nie nie, nie, się, tego. Nie, nie, nie boję się. Poza tym, ja jestem ja jestem prywatnie, moim hobby jest filozofia i logika. I wiem, że wszelkie opinie, które dotyczą przyszłości, mają wartość logiczną jedna druga. To, co jest prawdą, to ma wartość jeden. To, co jest fałszem, ma wartość zero. To, co dotyczy zda, zdania przygodne o przyszłości, jak to się mówi, mają wartość wartość jedna druga. Czyli jest to półprawda, pół, prawda, pół fałsz. Stanie się tak lub, lub się nie stanie. Nie jestem, nie jestem prorokiem, nie, nie potrafię przewidywać. Na pewno na pewno potrafiłbym się do takiej sytuacji dostosować. W nawiązaniu do opowieści o pańskim warsztacie twórczym. Chciałbym przypomnieć mój pomysł sprzed kilkunastu miesięcy, że miło byłoby spotkać się kiedyś na spotkaniu autorskim również właśnie z tymi wspaniałymi ludźmi, dzięki którym pańskie powieści są tak dobre. Pamiętam, że pan wspominał wtedy, kiedy mówiłem o tym po raz pierwszy, że jest to w sumie dobry pomysł, że interesujący pomysł, więc na wszelki wypadek przypominam, żeby to się nagrało i żeby być może kiedyś z krainy marzeń przeszło w rzeczywistość żebyśmy mogli poznać tych wszystkich miłych ludzi o których pan dzisiaj mówił. Natomiast moje pytanie, oczywiście taka kwestia do rozważenia, kiedy w przeciwieństwie do pana redaktora mam przyjemność czytać wiele kryminałów, dostrzegam czasami coś co lekko mnie niepokoi. Akurat może nie w pańskich tytułach, ale chodziło mi o taką szerszą tendencję, czy czasami ta warstwa obyczajowa nie Przeważa nad warstwą kryminalną w tym sensie, że czytelnicy różnych autorów muszą dosyć długo przebijać się właśnie przez kwestie związane ze sprawami rodzinnymi prowadzących śledztwa, z ich nałogami, demonami, problemami, kiedy nagle się okazuje, że okazuje się nagle, że połowa książki to właśnie zmagania z prywatnymi, rozmaitymi problemami prowadzący śledztwo, policjantów, detektywów i tak dalej, a ewentualnie no właśnie jakaś połowa, czy nawet może jakaś mniejsza część, to rzeczywiście realne prowadzenie śledztwa. I um, zastanawiam się nad tym, czy czasami pan rozważał tego typu problem, gdzie istnieje granica, za którą no właśnie ten klasyczny kryminał, którego mam nadzieję, mam wrażenie, potrzebujemy, staje się właśnie taką, Powieścią obyczajową, kiedy proporcje zostają zachwiane, czy na przykład pan zastanawia się, no właśnie, nad takim rozgraniczeniem, gdzie jest przekroczenie pewnej granicy, w której zaczyna się czasami być może nawet pewnego rodzaju zadręczanie odbiorcy no właśnie prywatnymi sprawami bohaterów, a nie samym śledztwem. Nie chcę oczywiście insynuować, że takie rzeczy znajduję w pańskich powieściach, bo na szczęście tak nie jest, ale jeżeli pan o tym myśli, czy no właśnie, czy pan się nad tym zastanawia, czy dostrzega pan ten problem, o którym teraz myślę, czy to być może tylko no, moje jakieś tam subiektywne odczucia, czy rzeczywiście ten problem w literaturze istnieje? Mogę Panu odpowiedzieć jako praktyk, a nie jako znawca literatury kryminalnej, bo już powiedziałem, że kryminałów nie czytam. Także nie wiem, jak, jakich Pan ma na myśli autorów, gdzie czy rzeczywiście ta, ta warstwa obyczajowa jest tak przeładowana, jest tak, tak ogromnie rozdęta, że przytłacza samą fabułę. Nie wiem, tutaj, tutaj nie potrafię powiedzieć i gdzie należałoby tę granicę wytyczyć, to jest też raczej pytanie do teoretyka literatury, który zajmuje się literatur literaturą popularną. Jeśli chodzi o mnie, wie pan, to jest, to jest tak, ja unikam tego jak ognia, staram się, żeby było tego jak najmniej, ale zawsze wiem jedno. Moja redaktorka mi powie, Marku, ale tutaj by się przydało coś więcej o tym, o tamtym, dlaczego on taki jest, jaki jest, a coś tam się wydarzyło w jego życiu. Na, napisz, ja wiem, że tego nie lubisz, mówi do mnie moja redaktorka, wiem, że tego nie lubisz, bo nie lubię. Ale, ale piszę jedno zdanie, dwa, trzy, no robię to oczywiście, bo gdybym, gdybym większe miał osiągnięcia na polu scenario pisarstwa... A mam bardzo nikłe, bardzo nikłe, żadne, mówiąc krótko. Napisałem kilka scenariuszy, ale zostały one potraktowane, oględnie mówiąc, bez entuzjazmu. Otóż, otóż w scenariopisarstwie mógłbym sobie darować opisy przeszłości, relacji, bo tam wiele wynika z obrazu. Ale niestety talentu scenarzysty u mnie na lekarstwo. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja od razu panu zadam pytanie: żeby, żeby nie myśleć, ja o razu za I krótko zasadnie. Czy chciałby pan przejść do historii literatury? I dlaczego o to pytam? Jako filolog języka polskiego mam wiedzę i świadomość, że literatura kryminalna i science fiction jest całkiem fantastyczna, jest odrzucana przez krytykę, przez profesurę, przez. Cały wiedział, tego się nie czyta. Ja akurat czytałem. Fantastykę, bardzo lubiłem. Yy, kryminały w pewnym momencie dzięki ciotce, która, która ma ogromną bibliotekę, przeczytałem wszystko. Przez kilka razy w wakacje jeździłem, wszystkich chandlerów, Christie i tak dalej. Później wiele lat nie czytałem i dopiero jak się pan pojawił, przeczytałem recenzję, wziąłem się. Powtórnie ba sięgnąłem po kryminały, dzięki panią, panu. Bardzo się cieszę. I tylko, tylko zostałem przy pana kryminale. Wystarczyło, moja wystarczyło to, co, to, co do tej pory przeczytałem, bo myślę, że nic lepszego niż tam tych Chandlerów, Hilis i tak dalej już się nie pisze. Natomiast pana, pana książki no są bardzo specyficzne w dobrym tego słowa rozumieniu właśnie ta obyczajowość, ta kulturowość mnie urzeka i to, to do, nich, do nich ciągnie. I ponieważ no, pan bardzo, ja czytałem wywiady z panem, pan opowiadał o swojej technice, jak pan przygotowuje i tak dalej, pan to robi bardzo solidnie. W związku z tym powracam do tego pierwszego pytania. Czy ta, chciałby pan napisać taką książkę, która by zadowoliła krytykę Literacką i byłaby sumą pańskich doświadczeń, a tym samym no, pozwoliłaby panu wejść do historii literatury. Odpowiadam Panu na to pytanie. Nie, nie. Nie mam tego w planach, nie zamierzam znaleźć się w panteonie polskich literatów. Ja mam inne plany. Ja mam, ja, mam, Jak już wspomniałem tutaj, proszę Państwa, interesuje mnie filozofia i, i chciałbym pójść w tym kierunku. Niedawno, od, od, od kilku miesięcy pracuję nad przekładem znakomitego filozofa starożytnego Marka Aureliusza, tłumaczę z języka starogreckiego na polski, rozmyślania. Eiston Heauton po grecku. To wspaniałe dzieło Marka Aureliusza. Raczej wolałbym, wolałbym. Jakiś niewielki, malutki na pewno, niewielki przyczynek na polu filozofii. To mnie bardziej interesuje niż wejście do Panteonu, tworzenie dzieła życia, sumy doświadczeń. To brzmi pięknie, ale to, to, to nie dla mnie. Niech inni to robią. Ja zostanę na moim, na moim parnasie, na moim Olimpie parterowym, kryminalnym. Proszę bardzo, tam jest ciemno, ale widzę, że ręka z tyłu. Panie Marku, ja mam pytanie, które od razu sformułuję, ale jeszcze taki mały komentarz. Mianowicie, co myślą Niemcy o Pana książkach? Mianowicie, my mamy kłopot z Niemcami, i jak się ich tam śledzi, czyta ich, właśnie to. Co pewien czas trafiamy na bardzo zaskakujące komentarze, które no nas no, nie wiem, mogą niepokoić. I tu tylko przytoczę jakby dwa, dwie krótkie historie. Jedna to jest anegdota prawdziwa, historyczna, kiedy w Wersalu ktoś z delegacji niemieckiej Premierowi Klęso powiedział, a kto tam za 100 lat będzie pamiętał o I Wojnie Światowej. Na to klęso, się zachował bardzo inteligentnie, bo powiedział, że no, na pewno będą pamiętać, że to nie Belgia napadła na Niemcy. A drugą taką, w Obornikach Śląskich była rodzina niemiecka i Jedna z kobiet już nie żyjących napisała wspomnienia z tamtych czasów, ale i te wspomnienia są, no jak to wspomnienia kobiety, bardzo mile się to czyta, zwłaszcza, że te oborniki są w moim życiu również obecne, ale na końcu dodaje jakby taki testament ojca, który i ona to... No Dodaję do tej książki, a kończy się ten testament ten przesłaniem do synów, że pamiętajcie, że koła historii są zmienne, bo oni musieli oczywiście opuścić. Dlatego, co Niemcy mogą o, o Pana książkach? To, to, jest, to jest bardzo ciekawa sprawa z moją recepcją moich, mojej twórczości w Niemczech. Był taki moment, że uchodziłem za za znanego autora, byłem zapraszany na spotkania autorskie, ludzie czytali moje książki, miałem kilka bardzo przyjemnych osobistych doświadczeń, pamiętam takie spotkanie z pewnym profesorem, który przyjechał do Wrocławia i przeczytał moją książkę wcześniej, przyjechał do Wrocławia i z tym profesorem z Getyngi, już nieżyjącym, spacerowaliśmy po mieście i patrzyliśmy na... Na różne obiekty, na różne budynki jemu się kojarzyły z tym, nie z czymś innym. Piękna to była chwila, piękny wieczór, porozumienie ponad narodami, ponad pokoleniami, bo to pan profesor był rocznik 1924, a wszystko to, to, to spotkanie, to spotkanie nastąpiło w roku 2004 wiele lat temu. Piękna to były chwile z czytelnikami, dobrze wspominam moje spotkania. Natomiast no cóż. Niemiecki wydawca szczerze mi powiedział, kiedy przestałem pisać o Wrocławiu, a zacząłem o Popielskim i o Lwowie, szczerze mi powiedział, nie pisze pan, panie Krajewski, o Wrocławiu? Nie wydajemy. Nie był to komplement pod adresem mojej, mojego talentu literackiego, ale ja się godzę. Jestem, staram się kroczyć drogą stoicką. Filozofia starożytna, filozofia stoicka, w tym właśnie wspomniany Marek Aureliusz. Aureliusz to są moje drogowskazy. Ja się nie denerwuję, nie przejmuję takimi sytuacjami. To, to tak bywa, po prostu. Wydawca ma prawo podejmować autonomiczne decyzje. Tyle. Także powiem panu, że... I od pewnego czasu już nie jestem obecny na rynku niemieckim, mało jestem coraz mniej znany, już mnie nikt nie zaprasza. To chyba jest przeszłość. Moja krótka kariera na rynku literackim u naszego zachodniego sąsiada. To z Państwa, tam z tyłu po lewej stronie, widzę rękę podniesioną. Dobry wieczór. Ja takie Dobry. krótkie pytanie odnośnie demonomachii wspomniał pan, że to był eksperyment XIX wiek, takie wierzenia judaistyczne. Chciałem zapytać o ocenę tych, tego eksperymentu według pana i czy może możemy liczyć na coś więcej w tym kierunku? Dziękuję. Dziękuję więcej nie, już nie będzie kontynuacji tej powieści Demonomachia, oceniam t, t, ten eksperyment dobrze, starałem się napisać tę powieść jak najlepiej mogłem to jest powieść, która opowiada akcja jej się rozgrywa na początku XX wieku w mieście Podgórze, uwaga Podgórze to dzisiaj jest dzielnica Krakowa, wtedy to było miasto osobne, Podgórze młody gimnazjalista maturzysta jest bohaterem tej powieści ten maturzysta nagle rozumie że misją jego życiową jest walka z demonami. Jest w środowisku żydowskim mocno osadzony to jest Polak, ale w środowisku żydowskim jest mocno osadzony, z wielu Żydów. W podgórzu mieszkało ich mnóstwo, ogromny procent ludności żydowskiej. Mój bohater Stefan Zborski uważa, że należy tępić demony. I wstępuje do seminarium duchownego, mając nadzieję, że zostanie egzorcystą. To się nie udaje, z tego seminarium zostaje relegowany i podejmuje samotną walkę ze złem, tak jak on to zło pojmuje. Taka jest ta książka, Demonomachia. Wyszła ona w zeszłym roku, yy, spotkała się z niewielkim entuzjazmem <grych> czytelników. Yy, cóż, no. To był eksperyment. Cieszę się, że tę książkę napisałem. Cieszę się, że miałem okazję wejść w nowy świat. Świat żydowskich wierzeń, świat dybuków, w świat, w świat niezwykłej mitologii. To było dobre literackie doznanie, dobre doświadczenie, ale nie będzie ono kontynuowane. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa jeśli... O, jest tam z tyłu, z ciemności, widzę podniesioną rękę. Dobry wieczór, z ciemności rzeczywiście. A, poznaję głos tego Dobry pana. wieczór. Ja mam dwa krótkie pytania, niezwiązane może bezpośrednio z pana twórczością, literaturą, a bardziej z tym backgroundem, powiedziałbym, historyczno-geograficzno-socjologicznym który, co wynika z lektury już choćby pana książek, jest pan doskonale znany, a o którym też pan dzisiaj mówił, tak? że jest, no, jak, jak to było robione, dosyć głęboki research, takie rozpoznanie tematu. Ale zanim do nich przejdę, chciałbym powiedzieć dosłownie dwa słowa co do pierwszego pytania, jakie padło dzisiaj, zadanego przez pana bohemisty, jeżeli dobrze zapamiętałem a mianowicie zupełnie przypadkiem, szukając innych informacji wczoraj w sieci na temat Ukrainy, tam, dotyczących z pewnych narodowości zamieszkających w Ukrainę, natrafiłem i chwilkę się nad tym zatrzymałem, na dane dotyczące kwestii językowych, znaczy konkretnie języka, w ogóle języków na Ukrainie, ale przede wszystkim języka ukraińskiego i rosyjskiego. I to były dane, zaznaczam, jeszcze sprzed wojny. Ta sytuacja w tej chwili, tak jak zaznaczył Igor, pewnie się zmienia szybciej. I z tych danych, mówię nie poświęcili im wiele czasu, ale wynikało, że generalnie jednak na terytorium Ukrainy już w roku 90, w latach, no latach 90, przeważał język ukraiński, aczkolwiek zależało to oczywiście od rejonu, no w zachodniej Ukrainie, dawnym Zaborze Austriackim. Ta przewaga języka ukraińskiego była przytłaczająca rzędu 80 kilku procent do kilkunastu procent na rzecz języka rosyjskiego. W centrum Ukrainy rozkładało się to, z, tam, im dalej na wschód, w sposób coraz bardziej wyrównany, ale jednak wciąż z przewagą języka ukraińskiego. Na przykład w Kijowie. Tu sprostuję tą informację podaną przez Igora, bo z tego, co wczoraj wyczytałem, tam było raczej 70 do 30 na korzyść języka ukraińskiego, aż do Krymu, gdzie było najwięcej, bo tam było, jeżeli dobrze pomnę, 70% pod 80 do 20 kilku, przy czym oczywiście Sewastopol to było miejsce takie rekordowe, jeżeli chodzi o przewagę języka rosyjskiego, no i, i Donbasu. Natomiast, z, wracając do tego Pana pytania, co do takiej obawy, co do mówiąc kolokwialnie połknięcia, czy groźby, czy perspektywy połknięcia języka ukraińskiego przez język rosyjski, to wynikało z tych danych, że już od lat 90. zachodził proces odwrotny, to znaczy to raczej na uchwaleniu Ukrainy język ukraiński wypierał język rosyjski. A sądzę, tak jak zaznaczają dane były przedwojenne, że po wybuchu wojny ten proces raczej przyspieszy, a nie zwolni. Mówi się przecież coraz szerzej na Ukrainie o zastąpieniu cyrylicą alfabetem łacińskim. Zobaczymy, na ile to się okaże realne, ale takie głosy są. Wcale nie w jakichś tam niszach. Igor będzie wiedział lepiej, bo często tam jeździ podnoszone. I to tylko a propos tego pierwszego pytania. Dwa króciutkie pytania dotyczące tego backgroundu. Pytanie pierwsze. Również niedawno, zupełnie przypadkiem, trafiłem na informację. Od razu zaznaczę, że nie ma to, to moje pytanie nie ma żadnego podtekstu nacjonalistycznego, to jest prąd ideowy bardzo mi daleki. O wiedzę proszę, że zacytuję innego popularnego polskiego pisarza. Że podobno według badań socjologicznych przeprowadzonych jeszcze w XIX wieku, jeszcze w XIX wieku, tak zwana granica języka polskiego poza miastami, na wsiach, na dolnym Śląsku, sięgała na zachód od Wrocławia. Czy panu coś na ten temat wiadomo? Bo byłaby to bardzo ciekawa sytuacja w, w kontekście no, z historii tego rejonu, który przecież nie od czasu rozbioru, tylko jeszcze wiele lat wcześniej należał do Polski. I pytanie drugie, w Pana książkach dotyczących Wrocławia, miejsca, o których Pan wspomina, jaka część z nich to są prawdziwe miejsca, które rzeczywiście istniały, których Pan wyczytał i które wplódł do swojej powieści, a jaka to są stworzone? I tu zapytam na przykład o, o ten dom publiczny na Oporowie przez który, przez moją ulubioną grabsięż trasę, przy której się urodziłem, wychowałem, yy, jedzie czasami główny yy, bohater. Czy rzeczywiście taki przybytek luksusowy dla elity miejskiej yy, tam istniał, a jeżeli tak, to jaka była jego dalsza historia? Dziękuję. Odpowiem na drugie pytanie. Najpierw tak istniał. Jak zapytał pan, jakie miejsca są wymyślone, jakie fikcyjne. Odpowiadam, wszystkie są prawdziwe. Nie ma tutaj miejsc fikcyjnych. Nie ma. Może wystrój lokali. Które, które, który prezentuję, jest czasami, jest czasami pewną fantazją, pewnym moim wyobrażeniem na temat lokali niemieckich tego okresu. Wszystkie są prawdziwe. Ów dom publiczny przy ulicy Bukowskiego dzisiejszej nazywał się Loeschlüschen co znaczy nadślężański zameczek. I w tym zameczku bywali zamożni mieszkańcy Wrocławia. Tam się odbywały faktycznie. Tego typu przedstawienia, które opisują śmierci w Breslau i tego typu, tego typu sytuacje jak najbardziej tak? Loę Schlöschen. Wiem o tym, widziałem to na mapie. Rozmawiałem z mieszkanką Oporowa, która przyjechała w 1945 roku, to jest Zelwowa, która przy, potwierdzała to, mówiła mi była, była przekonana o tym, mówili jej niemieccy sąsiedzi i tak dalej, i tak dalej, że tam było takie miejsce. Pierwsze pytanie pańskie, jak daleko sięgał język polski? Na pewno sięgał w okolicach Wo Woło. Na, na granicą być może były tak zwane Góry Kocie. Tak się to dzisiaj określa. To są, to są, to są góry, tam, tam są Prusice, prawda, Wołów, Kacengebyrge. Tak, tak, tak się nazywało to po niemiecku. I tam jeszcze mówiono w latach 20., -tych, 30. -tych dialektem śląskim, który był pogardliwie nazywany przez Niemców Wasserpolnisch, a, a mówiący tym językiem byli nazywani Wasserpolaken, to jest bardzo obraźliwe, a to Wasser, jak pan wie, woda, prawda, to stąd się bierze, że bardzo często Niemcy... Niemcy uważali, że tym językiem mówią rybacy, tam na, którzy na, na stawach rybnych tam w okolicach milicza powiedzmy, czy gdzieś łowią ryby, i tak dalej. W związku z tym to waser tak, jakoś, tak, jakoś tak przylgnęło. Nie wiem, jak, jak, jaki był ogromny zasięg. Wiem na pewno, że pod po, po te góry, kocie dialekt Śląski z całą pewnością sięgał. To jeszcze ostatnie pytanie. Bardzo proszę pani w tej części, w tej części naszego programu. Ja chciałam tylko zapytać bardzo prywatnie. Jak pan. Ja wiem na pewno urodzony we Wrocławiu, tak. ale wcześniej. Skąd? Skąd moi rodzice? Tak. Jestem przedstawicielem typowej wrocławskiej rodziny, proszę pani. To znaczy, że typowa wrocławska rodzina to jest taka, że ktoś tam, mama lub ojciec, ma jakieś wschodnie korzenie. Moja mama pochodzi z ziemi lwowskiej. Pochodzi z, ma z małej wsi strzelczyska, koło Mościsk, To jest 50 kilometrów od Lwowa. Natomiast, natomiast mój ojciec. Pochodzi z centrum Polski, pochodził, bo już nie żyje. Mała wioska koło Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie mój dziadek Kazimierz Krajewski dorobił się dziewięciorga dzieci oraz. oraz... Orał całe 4 hektary pola. I ci, i, i, te, jego dziatwa, w tym szukali szans lepszego życia. Głównie wszyscy w okolicach Łodzi, bo w Łodzi mieszka najwięcej mojej rodziny. Natomiast mój ojciec trafił na, na Ziemię Zachodnie, nazwany Dziki Zachód wtedy, gdzie poznał kresowiankę. I tak ja, używając języka lajpnica, pojawiłem się 57 lat temu na tym najlepszym z możliwych światów. Dziękuję, <grym>, Dziękuję bardzo. Żeby zamknąć jakimś, jakąś klamrą tę część naszej rozmowy. Napisał Pan 26 książek. Jest Pan bardzo uporządkowany w swojej pracy. Jak tak. Nie artysta. Jak sobie nie, przeciętne nie. wyobrażenie, prawda, artysty nie, nie, nie artysta. Nie. twórcy jest, jest inne. Ale lubi pan liczby. To pan sobie założył, że dobra, 26 już zrobiłem. Muszę jeszcze zrobić, nie, wiem, 24 albo 38 albo coś, a potem będę robił coś innego. Nie bardzo lubię liczby. Byłem bliski podjęcia studiów matematycznych. Miałem dylemat, czy iść na filologię klasyczną, czy na matematykę, bo moimi ulubionymi przedmiotami w liceum była łacina i matematyka, właśnie. Pomijając wychowanie fizyczne, byłem wysportowanym młodym człowiekiem. Ale, ale wracając do pańskiego pytania, nie, nie mam takich planów. Ja wiem, ja wiem, ile muszę pracować jeszcze. Jeszcze na pewno parę dobrych lat, przynajmniej 10 lat. I kto wie, czy nie w takim tempie, jak do tej pory, czyli dwie książki. Rocznie. Takie tempo sobie narzuciłem, tego tempa się trzymam i jakoś to idzie. Czyli spokojnie jeszcze 20, 20 historii. My, myślę, myślę, że tak. A widząc pańską formę, to myślę, że będzie tego znacznie, znacznie więcej. Dziękuję, postaram się tak. Bardzo dziękuję. Proszę dziękuję. państwa, Marek Krajewski, wielkie brawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy jeszcze do mniej, mniej, mniej formalnej części, kiedy możemy porozmawiać na różne tematy. Oddaję głos koledze, który ma coś chciał jeszcze zrobić. Dzisiaj e, oczywiście spotykamy się w formacie układu otwartego, jak sama nazwa z programu. Wskazuje, jesteśmy otwarci na wszelkie pytania związane właśnie z tym programem. Część tutaj osób wykazało głęboką znajomość i zainteresowanie naszym gościem. Natomiast jest ta niepowtarzalna okazja, iż można zadać pytanie bezpośrednio autorowi. Jeśli są takie osoby tutaj na sali, które chciałyby właśnie takie pytania zadać, może o kulisy Układu Otwartego, być może o pewne okoliczności związane z powstawaniem programów, to jest ten moment. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Właśnie teraz. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, czy wie Pan, Panie Igorze, coś więcej? Bo ludzie w takich, powiedzmy, zawodach, zajęciach jak Pan, zawsze wiedzą więcej niż my, szare takie ludziki. Więc zapytam, czy wie Pan coś więcej o Układzie Sarmackim? Ale co pani ma na myśli? Na myśli mam pewien traktat. A, o tym tak. mówi pani o traktacie polsko-ukraińskim. Bardzo jest skromna informacja, hmm. bardzo. I to jest tak tajemnicze, że aż zaczyna być niepokojące. Z tego co wiem, znaczy jest to umowa, która. Ja nie widziałem jej, bo ona nie, jest, nie została ujawniona, znaczy, bo to nie jest, to jest projekt, taki bardzo, jak rozumiem, wstępny projekt, nad którym pracowało chyba i, i, i na pewno wiem, wielu ekspertów po stronie polskiej i, i, i wiem, że on był konsultowany. Nie wiem, jak głęboko i, i z, z Ukraińcami. Na pewno był, bo. Dopytałem o to jedną z tych osób, nie mogę zdradzić, kto to był. Wiem, że to ma być w założeniu traktat, który. Idzie głębiej niż traktat elizejski niemiecko-francuski, podpisany bodajże w 1953 roku. Czyli taki bardzo instytucjonalizujący nasze współpracę. To nie jest żaden pomysł na wspólne państwo, tak, czy jeden tak daleko. Nie, tylko po prostu traktat o współpracy dwóch państw, które mia, za, ma zakładać między innymi to, że nie wiem, będą wspólne posiedzenia rządów regularnie się odbywać. Czy wspólne ileś tam razy ministrowie będą zobowiązani się spotykać, niezależnie od tego, czy będą akurat rządy się bardziej lubiące ideowo, czy nie. Tak, bo dzisiaj to wiadomo... Polska, Ukraina, za chwilę będzie rząd PiSu, Platformy po polskiej stronie. tak I na Ukrainie też będzie normalna walka polityczna. To wszystko wróci do takiego trybu, który mniej lubimy, ale no, który jest, jest demokracją. Więc założenie było takie, intencja, jakby żeby zinstytucjonalizować tą kooperację, którą tę współpracę i, i, i wykorzystać ten niezwykły moment historyczny, kiedy nasze narody tak bardzo się do siebie zbliżyły. Z tego co wiem, on jeszcze nie jest przekazany oficjalnie stronie ukraińskiej i, i na tym się moja wiedza kończy. Nie wiem, czy tutaj nie ma znaczenia zbliżający się czas wyborów, czy być może to nie jest dobry moment na, na, na ciągnięcie, być może to zostanie przytrzymane, ale nie wiem, to nie jest moja wiedza, to już jest tylko moje podejrzenie. Jeszcze w następnym nie troszeczkę, ja nie wiem dlaczego, takie sprawy absolutnie nie powinny zaskakiwać. Całego narodu. Na no tak, ale myślę, że to nie jest wbrew że znaczy O tym się mówi tak? od pewnego czasu. No rozumiem, że najpierw musi powstać projekt. Yy, yy, projekt musi zostać omówiony z drugą, z drugą stroną, a potem omawiany publicznie. Być może tak. Znaczy pewnie, że warto, żeby on, jakby żebyśmy mieli świadomość tego, co, co rządzący podpisują, ale to chyba jeszcze nie jest na tym etapie. Nie na tym mhm. etapie. Tak, aha. No może. Tak. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Ja w sumie mam pytania dwa do obu panów, każde inne, bo nie zdążyłam po prostu. Ale bardzo proszę, bo Marek jest tutaj. Tak, i absolutnie... zadać pytanie autorowi, gościowi głównemu. Porusza się pan w swoich badaniach, czy w swoich takich obserwacjach w historii, i tam aż do starożytności a czy powojenne lata wrocławia tak powiedzmy okres 1945 6 7 to już jest wystarczająca historia żeby tak. się pan zajął tym tematem ponieważ ja jestem z pokolenia które zostało wychowane przez ludzi urodzonych w 25 30 roku i zasiedlali te ziemi jako młodzi ludzie i od nich słyszałam to były takie często historie gotowe na kryminał, aczkolwiek rozgrywały się na przykład na uczelniach wrocławskich. Także to jedno pytanie. I drugie, skoro kobiety tak, są takimi czytelniczkami wspaniałymi, to może, czy planuje pan, by główną bohaterką została kobieta? I teraz do pana Igora pytanie. Czy rozwijając kanał, który już rozumiem, jest fragmentem jakiejś dużej całości pana aktywności medialnej, planuje pan poszerzyć tematykę o zagadnienia kultury? Nie tylko jako recenzję, ale w ogóle takie, żeby, żeby to było kulturotwórcze. Dziękuję. Bardzo proszę. Proszę Panie, dziękuję za te pytania. Odpowiadam na pierwsze pytanie. Owszem, nie, nie, nie tyle zamierzam, ile zrobiłem już to. Napisałem dwie powieści, które się rozgrywają we Wrocławiu tuż powojennym. Pierwsza z nich. Nosi tytuł W Otchłani Mroku. To jest ponura powieść o sowieckich żołnierzach gwałcących Polki tutaj we Wrocławiu i Edward Popielski, mój bohater, który zostaje wygnany z Lwowa, przybywa do Wrocławia i we Wrocławiu prowadzi śledztwo w tej sprawie jako prywatny detektyw, któremu po piętach depcze Służba Bezpieczeństwa czy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. To jest jedna książka w otchłanim roku. Druga książka to jest Władca liczb. Ta książka, ta akcja tej książki rozgrywa się we Wrocławiu w latach 50. -tych. i też Popielski występuje, ten sam bohater. Drugie pani pytanie. Czy kobieta nie wiem, ciekawe wyzwanie by było. Ciekawe byłoby wyzwanie, kiedyś się zastanawiałem, czy mógłbym opisać świat oczami kobiet. Nie byłoby to łatwe, bo kobiety mają wielką wrażliwość na przykład na barwy, na odcienie kolorów, a ja nie bardzo tak odróżniam kolor pomarańczowy od czerwonego na przykład i gdybym miał opisać świat, nie wiem, w kolorach amarantowych, to ja nie wiem co to jest amarant na przykład. Bo, ale to wszystko, czego tego, tego się można dowiedzieć, to wszystko można zrobić oczywiście. Kto wie, dziękuję pani za, za, za ciekawą sugestię. Kto wie, może kiedyś ją urzeczywistnię, dziękuję. Czy będę. Mm, zmienię trochę profil y, y, moich rozmów. Myślę, że profilu zmieniać nie będę, bo jakby ja sobie założyłem taką. Mam taką misję, że chcę tłumaczyć świat. Tak? I jeżeli. Kultura jest do tego, tłumaczenia świata, jest oczywiście bardzo bardzo dobrym e, narzędziem. To myślę, że od czasu do czasu tak. No najlepszy mam dzisiaj taki debiut. E, 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 zaprosiłem pisarza, nie pisarza politycznego, nie, nie reportera, nie analityka, e, tylko pisarza, e, więc właśnie pierwszy raz to zrobiłem. E, m, nie wykluczam, że od, znaczy od czasu do czasu zapewne będą się pojawiać y, takie tematy. Nie myślę, żebym jakby zmienił jakoś profil mojego programu, bo znaczy on cały czas będzie się zmieniał, cały czas będzie ewoluował. Niedługo dodam jakieś kolejne, kolejne wątki. Mamy w głowie, ale nie chcę o nich mówić, dopóki ich nie, nie, nie zrealizujemy. Y, ale. Y, <grym> Cały czas, jak, jak zakładam układ otwarty, to w ogóle nie myślałem, że będę się zajmował, to miał być w ogóle program o Polsce yy, wyłącznie. I, i, i trochę się inspirowałem się przyjaźnie z Darkiem Rosiakiem, którego być może państwo słuchacie, raportu mm -hmm. o stanie świata. I, I ja go tam jakoś tam wspierałem, kiedy zaczynał, on potem mnie mobilizował, żebym ja zaczął. I ja mówię, no ja robię o świecie, to zrobię o Polsce. No bo tak się zawsze zajmowałeś Polską, no, no dobra, no i fajny pomysł, zacząłem to yy, yy, robić, ale potem... Zacząłem jeden, drugi, piąty program zrobić nie tylko o Polsce, a potem u 24 lutego, no, który sprawił jakby, że właśnie trudno wszystko, o czym mówimy, czy ja robię program o, o, o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy, e, e, czy w Azji, e, czy o Chinach, czy nawet o Iranie, to wszystko jest w kontekście Ukrainy, a wszystko, co w kontekście Ukrainy, jest w kontekście Polski, mm. tak? bo to wszystko nas dotyczy. To jest w ogóle fascynujące i fascynujące jest to, że ludzie tego państwo, słuchacze i widzowie, państwo chcecie tego słuchać, co mnie bardzo cieszy, bo mi pozwala jakby robić na coraz więcej rozmaitych tematów, więc zapewne wątki e, dotyczące kultury, czy twórców kultury będą się pojawiać, aczkolwiek nie myślę, żeby one zdominowały, tak, bo ja, to nie jest moja sfera, e, aczkolwiek mam taki background, bo studiowałem wiedzę o teatrze e, i, i kiedyś byłem kierownikiem działu kultury, nawet na e. początku mojej, e, mojej pracy zawodowej i zapewne od czasu do czasu to, te wątki będą się Pojawiać, ale nie myślę, że były dominujące. Dobry wieczór. Mam pytanie do pana Igora. Jak dociera pan do swoich rozmówców, mam na myśli tych walczących na froncie, a drugie pytanie dotyczy finalnego celu w całej rozgrywce Amerykanów. Pytam o pana odczucia, czy też wnioski płynące z licznych rozmów z wieloma ekspertami i czy uprawniona w tym kontekście jest teza, iż chodzi o powtórzenie manewru Nixona z lat 70., czyli strategiczne odwrócenie Rosji. Dziękuję. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie. To o docieranie do, no po prostu rozmówców w kraju, no to jest proste, tak? Po prostu muszę go zdobyć, ich numer telefonu. Jeśli nie mam pana Marka, nie znałem e, wcześniej, wykonałem parę telefonów do ludzi, którzy podpowiadali mi, jak mogę e, zdobyć i ktoś mi przekazał telefon nie do pana Marka, ale do znajomego pana Marka mówi jak zadzwonisz do tego znajomego, to on odbierze, ale jak go przekonam, jak, jak, jak pan Marek będzie chciał, to jakby, to ten jego znajomy będzie wiedział. No, sznurek okazał się, tak. okazał się dobry. Tak było. E, z tymi ekspertami w Polsce, no, jakby to już dzisiaj jest stosunkowo łatwo, no, bo po pierwsze, raz ich znam, a dwa, tegoś nie mam, no to proszę, proszę o telefon. Oczywiście, z gośćmi, którzy są e, tam gdzieś daleko na froncie, jest e, dużo trudniej. Właściwie każdy przypadek jest inny. Nie? E, na przykład z tym moim, z, moim no, z Białorusinem, z którym prowadziłem wywiad, dla którego. I, i z którym jakby omawiam tę zbiórkę, do której ciągle namawiam państwa e, e, do jej wsparcia, to właściwie to było tak, że on do mnie, on mnie znalazł. E, e, on do mnie e, przez kogoś napisał e, i, i znalazł do mnie kontakt i w jakiejś tam sprawie, tak, żeby, mhm. właśnie żebyśmy pamiętali też o, o nich i, i to, e, to było tak. Czasem jest tak, że to naprawdę bardzo różnie. Czasem się ludzie sami zgłaszają. To jest dosyć częste, że ktoś wie, i no, tym, którzy tam są, jakby zależy na popularyzowaniu tego, co, co się dzieje, no bo, bo muszą. Bardzo ważne jest to, żeby mobilizować opinię publiczną. Tak? I mnie często proszą, my nie zapomnij, mów o nas, rób to, bo to jest bardzo ważne. Ja oczywiście to chętnie, chętnie robię. Czasem to są zupełnie przypadki. Tak? Ja jechałem do Kijowa i ktoś mnie poprosił, żebym zawiózł. Tam wiozą akurat samochód, ale mówi Jak jedziesz, to weź drona, bo mieliśmy tam dla kogoś komuś dostarczyć. No to poznałem tego drona, przekazałem człowiekowi, który prowadzi taką firmę Saint Javelin, która powstała tylko po to, na początku wojny założył ją. Jakiś Ukrainiec z Kanady i Ukrainiec z Ukrainy założyli ją tylko po to, żeby produkować rozmaite gadżety, z których cały zysk przekazują na, 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 na wsparcie wojska. I w ciągu roku zarobili 2 miliony zysku, mieli 2 miliony dolarów i te 2 miliony dolarów przekazali czyli 10 milionów złotych na wsparcie wojska. Fantastyczny człowiek, który okazał się był wcześniej analitykiem w piśmie przez jakiś czas, miał staż, więc mówił też po polsku. I no, jak, jak już go dopadłem, jak mówił ciekawy, Rzeczy my chłopie. To po prostu tutaj masz drona, ale teraz ja wyciągam kamerkę i, i, i kręcimy. Tak? Inna historia taka, no to też przy okazji jakieś tam założenia pomocy to było e, kilka takich rzeczy, że właśnie zawoziłem coś, e, jakąś pomoc do miasta i trafiłem na burmistrza miejscowego. Tak? No to, to rozmawiam z tym burmistrzem. Czy, czy zawoziłem samochód z, ze znajomym Eksenem, takim słynnym już dzisiaj kolegą, który masowo transportuje tam, nie wiem, z 60 czy 70 samochodów zawiózł. E, I pojechaliśmy, nie mogę powiedzieć gdzie, no, ale do miejsca, w którym czekał nas żołnierz. No i ten żołnierz okazał się tak ciekawy, no, że z nim zrobiłem, a mówił po polsku. E, e, taras, możecie Państwo, bo tam było kilka rozmów e, e, z Tarasem. Z teraz mam nadzieję, że wszystko z nim dobrze jest, wiem, że był pod Bachmutem. I, I no, i to z nim też kilka razy rozmawiałam. Tak? A potem ktoś mój słucha, ja tu znam jeszcze jednego gościa, on mówi po polsku, pewnie ci coś ciekawego opowie. No to takie łańcuszki powstają bardzo, bardzo przypadkowe. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to myślę, że takim prawdziwym, mam nadzieję, że, że celem Stanów Zjednoczonych jest. Drastyczne osłabienie Rosji, doprowadzenie do tego, żeby Rosja była państwem słabym, rozbitym, które przestaje być problemem. Tak? I moim zdaniem to dla Stanów Zjednoczonych to w ogóle jest bardzo tania, bardzo tania inwestycja. Oni z naszej perspektywy przekazują tą pomoc bardzo dużą, ale jeśli by porównać te kwoty przekazywane na wsparcie armii ukraińskiej z kwotami, które Amerykanie muszą przez cały czas wydawać na to, żeby utrzymywać tutaj flankę wschodnią i, i bronić się przed potencjalnym zagrożeniem z Rosji, to to wcale nie jest aż tak wielka inwestycja z ich strony, jak sobie mogą sobie rozwiązać problem. Tak, jednocześnie rozwiązując problem z Rosją, zmniejszają problem, zmniejszają problem z Ukrainą. No tam jest, jak wiecie państwo, taka debata w Stanach Zjednoczonych, tak, na ile warto wspierać Ukrainę, na ile naszym problemem jest, są dzisiaj Chiny. Na szczęście ci, którzy dzisiaj jakby dominują i podejmują decyzje, uważają, że, że osłabienie, pokazanie Chinom, że, zapła że Rosja, zobaczcie, zapłaciła tak ciężką karę za najechanie Ukrainy, jest sygnałem, no to spróbujcie najechać Tajwan, to nasza odpowiedź będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze mocniejsza. Myślę, że celem celem Stanów Zjednoczonych jest po prostu osłabienie, osłabienie, takie drastyczne osłabienie Rosji, co już się stało, no bo Rosja już jest, już jest państwem dużo, dużo słabszym niż była. No miejmy nadzieję, że będzie jeszcze słabszym. Kilka razy został poruszony temat rozplanowywania sobie czasu pracy. A ja Chciałbym zapytać obu panów z drugiej strony, jak planujecie sobie przerwy i czy macie może jakieś ciekawe patenty na odświeżenie umysłu? Myślę, że w tym pan. No proszę bardzo, ja też opowiem, ale pro, bardzo proszę. Pan jest na pewno lepszy, to użyję. <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo. Otóż ja mam prosty sposób. Ja, proszę pana, piszę przy pulpicie. To jest podnoszone biurko. Ja pół godziny siedzę, pół godziny stoję i mój kręgosłup się cieszy. W związku z tym tak mi poradził fizjoterapeuta i tak robię. I teraz tak, jeżeli ja pracuję pół godziny siedząc, i potem ten pulpit podnoszę, no to siłą rzeczy odrywam się od pracy. I wtedy robię sobie herbaty, powiedzmy, pospaceruję po, moim, po, moim, po mojej pracowni, pomyślę o czym innym, zajrzę wtedy do skrzynki mailowej. Żeby tylko skonstatować, czy są jakieś, czy stwierdzić, czy są jakieś maile, na które trzeba szybko odpowiedzieć, ewentualnie posegregować do, szybkiego, do, do szybkiej reakcji i takie, które mogą poczekać. I znów wtedy podnoszę pulpit, znowu pracuję pół godziny i potem coraz mniej tych spraw takich dodatkowych, typu właśnie herbata, maile i tak dalej, bo już załatwiłem je w pierwszych, w pierwszych przerwach. Potem coraz mniej tego jest i właściwie potem pracuję bez przerwy. Czyli mówiąc krótko, ja, ja mam taki system. To, czego nie lubię, załatwiam jak najszybciej. Kiedy pracowałem na uczelni przez wiele lat, byłem wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim, to dostawałem. No, młodzi pracownicy naukowi bardzo często są zmuszani czy zachęcani bardzo zdecydowanie do pełnienia rozmaitych funkcji administracyjnych. A to są na przykład sekretarzami Towarzystwa Naukowego, trzeba roze ro zaproszenia rozesłać członkom tego towarzystwa, czegoś tam trzeba dopilnować, a to konferencje zorganizować. Nie znosiłem tego, i dlatego od tego zaczynałem dzień. I ja pracuję zupełnie inaczej niż Pan, e, dlatego, że e, właściwie powinien powiedzieć inaczej. Ja nie pracuję. Jestem bezrobotny mm, z wyboru, bo to, co ja robię, z moją pasją. Ja nawet nie mówię, że jadę do pracy. Kiedyś napisałem takiego tweeta, pamiętam, e, chciałem zareklamować program mojego przyjaciela Darka Rosiaka, ja mówię, jadąc do pracy, posłuchałem Rosiaka, tam jakiejś audycji. Po czym tak się. i to wypuściłem. Po czym tak sobie. przecież ja nie, ja nie mam pracy. Ja uwielbiam to, co robię. To nie jest, że ja w ogóle nie czuję tak, czegoś takiego, że dobra, teraz to ja muszę popracować. Tak? Ja owszem, to może jestem ciągle takim świeżynkiem, bo ja to robię półtora roku z kawałkiem i po długiej przerwie, więc jestem jeszcze głodny y, tego, ale ja naprawdę kocham to, co robię. Ja nigdy w życiu nie miałem tak wielkiej frajdy y, 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 z tego, co robię. Co oznacza, że jakby ja, ja w ogóle nie rozdzielam nie umiem rozdzielać czasu, kiedy pracuję i kiedy nie pracuję. No dlatego, że ja się bardzo interesuję tym wszystkim, o czym mówię. Znaczy, to nie jest tak, że jakby ja mówię, dobra, muszę zrobić pięć odcinków, w związku z tym muszę przeczytać pięć artykułów na ten temat. Ja właśnie czytam cały czas. No niestety mamy ten... Strasznie jestem uzależniony od tego gadżetu, telefonu, z którym chodzę i, i, i co kawałek do niego zaglądam i czytam nie tylko Twittera, ale gazety z całego świata i z Polski i jakieś rozmaite portale. I czytam... nie znaczy czasem czy tam wiem no bo robię wiad do Turcji no to wiem że muszę przeczytać tam parę tekstów o Turcji żeby sobie przypomnieć dowiedzieć się zaprezentować swoją wiedzę ale ja czytam tak czy inaczej, tak? I, I to czy ja zrobię program we wtorek na, te, na temat, nie wiem, Ukrainy, akurat teraz się żyje tą Ukrainą przez cały czas, jako też człowiek, obywatel się przejmuje, no, ale też się zaczęłem już interesować rozmaitymi tam szczegółami, I czytam tych tekstów bardzo, bardzo dużo. No i czy ja je czytam? Ja nie wiem, czy ja je czytam, bo przygotowuję się do programu, czy je czytam, bo ja po prostu, bo to mnie interesuje. E, zwykle potem to gdzieś wykorzystuję w którejś, e, w którejś rozmowie, ale pod tym względem ja ma jestem kompletnie nie, to jest nieprofesjonalne, co ja robię. E, niestety w związku z tym pracuję 7 dni w tygodniu, no bo jak w weekendy sobie leżę e, na kanapie i sobie coś czytam, to najczęściej niestety czytam mało powieści, nie? E, bo, bo też nie mam na to czasu, bo jak robię rozmowy o jakiś, no co jakiś czas wpada jakaś książka, tak? Ktoś, jacyś wydawcy mi przysyłają albo autorzy czasem a może byś o tym porozmawiał. I to są ciekawe rzeczy, my świetnie, mam pomysł na, na rozmowę, no to muszę tę książkę przeczytać, tak? Przeczytać ją w większości. Nie zawsze zdążę całą, ale muszę mieć o czymś pojęcie, więc mało czasem dostaję na, na Przyjemność czytania e, 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 właśnie takich książek mm. jak pańskie Mam takie wieczorem sobie, jak już się kończę wszystko, to będę i, i czytam sobie e, e, wieczorem jakieś powieści. A ponieważ jeszcze ma, prowadzę drugą przedsięwzięcie, które też jest moją pasją, a nie, e, a nie mm, pracą, czyli w Instytucie Wolności prawda szkoły przywództwa. E, I ja też to uwielbiam. E, w związku z tym mam tego. Tak dużo, że pracuję siedem dni w tygodniu, ale ja nie mam poczucia, żebym był przepracowany. Ja bardzo często łączę jakąś przyjemność. Na przykład z siedzącym z tyłu kolegą, dawnym działaczem Solidarności Walczącej, byliśmy w Armenii z jeszcze jednym kolegą w zeszłym roku i umówiliśmy się na ten wyjazd jeszcze zanim ja zacząłem robić podcast i no ale już pojechaliśmy i tam się okazało, że właśnie jest, zaczynają się działania wojenne, no to wziąłem ze sobą sprzęt i zrobiłem, zwiedzaliśmy, byliśmy właśnie na wycieczce, ale jednocześnie zrobiłem program, tak? I, mm -hmm. Ja pojechałem no, niedawno do Izraela, no po to, żeby zrobić materiały z Izraela, tak? No, to było właśnie pracowałem tam 24 godziny na dobę, ale no to to jest moja pasja. Więc jakby ja, ja nie, kompletnie nie umiem rozdzielić czasu pracy i nie pracy, co z jednej strony jest niedobre, bo nie jestem takim profesjonalistą, jak pan Marek, i trochę zazdrością patrzę na to, że pan tak od tej do tej i potem e, e, szychta można odbić zegar i, i 26 książek, tak? bo to jest super efektywne. Ale z drugiej strony ja się tym bawię, mam, tego, mam z tego frajdę i, 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 i mam z tego olbrzymią, olbrzymią przyjemność. Ja mam odpowiedź, bo ja chciałem panu Igorowi zadać, zadać pytanie, jak to jest możliwe, żeby opublikować żeby publikować tygodniowo pięć podcastów, pięć audycji. To jest coś nieprawdopodobnego, ale już mam odpowiedź na moje pytanie. Po prostu trzeba, trzeba to kochać, trzeba to lubić, trzeba, to, trzeba cały czas o tym myśleć. To jest najprostsza odpowiedź. To prawda, ale to jest niczym wobec publikowania dwóch. Co to jest pięć naprawdę pięć podcastów zrobić w tygodniu to jest niczym, czyli tam pięć razy 200 dni w roku, znaczy 50 tygodni, 200 tak. rozmów w roku, a, a napisać dwie powieści. Uf, ja myślałem, jak pan to robi? Panie Gorze, chociaż... Tu pan? Ale... Panie Gorze, chociaż jesteśmy, jesteśmy, nie wygląda pan na to, ale, ale jest pan mniej więcej w moim wieku. Jestem od pana e, niewiele starszy, choć wygląda wyglądałoby na to, że jestem o wiele bardziej starszy, ale mniejsza o to. E, w każdym razie e, obaj jesteśmy weteranami w pewnym sensie, weterna, weteranami swoich zawodów. Ja pracuję od, od 97 roku, piszę. Wtedy napisałem pierwsze zdanie. Moja powieść ukazała się w roku 99. to jest już prawie 25 lat. Przecież pan, a pan w latach 90. już był też aktywnym dziennikarzem, prawda? Racjonował pan rozmaite ważne wydarzenia. Po prostu no, lata lecą, a my działamy. Ja się czuję, ja dopiero teraz to spoko, ponieważ miałem przerwę w, w tworzeniu tych, takich treści. Ja się czuję na początku. No proszę. Na, więc i, i mam olbrzymią frajdę z tego powodu. Wspominał Pan o czytaniu różnych artykułów. Jestem ciekaw, jakich geopolityków, może bardziej też zagranicznych niż polskich, Pan poleca. Pan czyta, ponieważ Strategy in Future już trochę wyczerpałem temat, więc szukam czegoś nowego. Nie jestem. Ja nie mam. Tak, geopolityka jest ważna. Um, i bardzo fajnie, że koledzy ze Strategy and Future, jakby ją wprowadzili na rynek. To jest bardzo ważne, bo zaczęliśmy myśleć trochę inaczej o tym, ale też myślę, że troszkę ją przereklamowali i też trochę czasami spieram z Jackiem Bartosiakiem, którym oczywiście on ma wiedzę gigantyczną nad. Ten temat i go bardzo szanuję, ale nie wszystko można wytłumaczyć geopolityką. Nie? I ona jest ważna, znaczy trzeba wiedzieć o tym, jak ta Ziemia się układa, jakie, jakie, jakie są układy sił i, i przepływy tego wszystkiego, ale to jest tylko jeden z elementów, które wpływają na, na, to, co, na, na to, co się dzieje. I czynników, które decydują o tym na końcu, jakie państwa. Znaczy, koledzy geopolitycy właściwie mają takie prawie gotowe odpowiedzi na rozmaite pytania. Tak? Że wiadomo, że jak to jest tak, no to, to musi się ułożyć w ten i w ten sposób, bo w interesie tych i tych sił jest, jest to i to. A ja z tym się zupełnie nie zgadzam, dlatego że po drodze oprócz interesów, które wydają nam się, że są takie oczywiste i, i tych ułożeń geograficznych, jeszcze są jeszcze ludzie są interesy, takie małe, są emocje, są przypadkowe zdarzenia, e, tak jak polityką, e, e, co obserwowałem bardzo wiele razy w przeszłości, bo teraz się nie zajmuję tą bieżącą polityką, ale w przeszłości widziałem najczęściej to nie są jakieś misterne plany e, i wielkie gry sił, tylko przypadek. Tak? Kiedyś rząd upadł, bo minister sprawiedliwości nie mówił wyjść z toalety i, i zabrakło jednego głosu i to nie był jakiś misterny plan. Tak? Nie, przypadek, tak? bo akurat dwóch Panów czy dwie panie gdzieś tam usiadły, pogadały, wpadły na jakiś plan, pobiegły, a wszyscy myślą, Ach, to wielki strategiczny plan Jarosława Kaczyńskiego albo kogoś tam, który szykuje. Znaczy, te strategiczne plany też są, ale tak samo jest z, z wielkimi grami między państwami. Oprócz tego jest jeszcze bardzo wiele zdarzeń, które, które wpływają na bieg, na bieg dziejów. Więc nie, nie, ja nie jestem takim pasjonatem geopolityków i uważam, jest ważne, trzeba jakby brać to, te, te czynniki, brać się pod uwagę, ale one nie są jedynymi, które należy brać pod uwagę. Ja mam pytanie do pana Igora. Można rzucić taką myślę śmiałą tezę, że w polskiej polityce jest trochę polaryzacji. I tak rozumiem, że misją układu otwartego jest rozmawianie, tłumaczenie świata trochę obok tej polaryzacji, trochę może ponad tymi podziałami. I tak chciałem zapytać, czy ma pan jakąś strategię na to, żeby rzeczywiście tak działać i czy to jest y, ciężkie czy trudne, żeby tak nie dostać jakiejś łatki, że tak powiem? Jak, to, jak, jak tutaj pan do tego podchodzi? Oczywiście, żeby łatki się dostaje. Ja taką łatkę miałem przez lata, bo byłem trochę postrzegany jako nie. Wiem, tam, dziennikarz prawicowy. tak? Ja pewnie byłem jakoś tam bardziej, bardziej jestem konserwatywny niż liberalny, ale bardzo umiarkowanie. Ale w pewnym momencie zostałem wepchnięty do jednego obozu, tym zapisano mnie do jednego obozu, dlatego, że pracowałem w Rzeczpospolitej, która akurat wtedy była bardziej nie wiem, przeciwna po, po drugiej stronie niż ówczesna, niż ówczesna rządząca partia Platforma i byliśmy krytyczni, jak to krytyczni dziennikarze wobec, wobec władzy. Ja tak naprawdę nigdy nie byłem bardzo mocno zaangażowany, poza krótkimi okresami, kiedy mnie tam wepchnęło, mnie dosyć szybko się z tego wycofałem. Jaki jest sposób? Ja sobie przyjąłem takie założenie, znaczy nie zmienię całego świata, tak? ale mogę, ale to nie znaczy, że nie możemy zmienić wszystkiego, a to nie znaczy, że nie warto czegoś zrobić. Nie, ja muszę dobrze. Na tym moim poletku będę próbował coś robić. Założyłem sobie, a znaczy że nie zakładam tego, że zapraszam wyłącznie prawicowych albo lewicowych, albo zwolenników takiego rozwiązania czy takiego. Zapraszam ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, którzy mnie ciekawią. To jest jedno takie proste założenie. Drugie założenie mam szacunek do widzów, słuchaczy, czytelników. Co nie jest, moim zdaniem, rzeczą powszechną wśród osób występujących publicznie. To nie dotyczy, nie dotyczy tylko dziennikarzy. Tak? Zawsze, znaczy ja zawsze mam w głowie e, 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 słuchaczy e, e, czy widzów i, i staram się ich traktować z szacunkiem, to znaczy też jest, staram się im wyjaśnić, a nie robić kasze e, z głowy, żeby ich przekonać do czegoś. Ja się założyłem, mam oczywiście na większość spraw mam pogląd, tak jak każdy z nas ma. Pogląd, nawet się nie znając, mamy pogląd. No, każdy z nas, w jej, Na na narciarskich się znamy, mówię o katastrofach, a teraz już od wojny, no to w ogóle jesteśmy wszyscy winnymi ekspertami. Ale to nie znaczy, że te poglądy muszę wypowiadać, bo, bo właściwie dlaczego mam Państwu mówić o moich poglądach, kogo to interesuje? Staram się zapraszać ludzi, którzy znają się na tym którzy spróbują nam wytłumaczyć. A to Państwo sobie podejmiecie decyzję, tak, czy widzowie sobie podejmą decyzję, czy. Czy iść w jedną, czy w drugą stronę, czy to jest słuszne, czy to, o, czy to jest niesłuszne. No i, i nas, ostatnia rzecz, która już w ogóle wydaje mi się jest dzisiaj bardzo rzadka, znaczy takie w założeniu. O, o, staram, znaczy, mam szacunek wobec rozmówców. Takie staram się ich traktować bardzo poważnie i nie nastawiam się, że idę na pojedynek i muszę go zniszczyć. Czy tam mam wykazać, że ja jestem sprytny, tam zadam pięć takich pytań, że rozłożę gościa. Nie, to większość moich kolegów i koleżanek to ma, oczywiście trochę jest taka rola dziennikarza, zwłaszcza kiedy rozmawiają z politykami, tak, no, muszą podważyć, pokazać ich e, słabe strony, zbić ich strony, ale potem się to. Przekłada na to, że siadają między sobą, tam publicyści się naparzają. Przestałem w tym uczestniczyć, w tych, w tych bitwach. Razem mnie to w ogóle nie kręci. Ale dwa, jak mówię, co, że zakładam sobie, że każdy, kto przychodzi do mnie do programu, przychodzi, czy ro, rozmawiam z nim, musi się czuć bezpiecznie i, i, i traktuję go z szacunkiem. Myślę, że to jest takie minimum, że jak się nawzajem traktujemy z szacunkiem. To, to wyjdziemy z tych baniek. Bo to nie o to chodzi, żebyśmy się nie różnili. Różnić się będziemy i tego nie zmienimy. Jesteśmy bardzo spolaryzowanym społeczeństwem. Znaczy jesteśmy bardzo różnorodnym społeczeństwem. To jest bardzo ciekawa rozmowa. Nie, nie, jeszcze nie puściłem, nagrałem taką rozmowę. E, e, za kilka dni się e, ukaże, e, w której moja rozmówczyni... E, Rozmawialiśmy o tym jakby... Zaczęło, zaczęliśmy od tego... Właśnie, dlaczego my jesteśmy, dlaczego my się tak naparzamy nie? w Polsce? Jakby. Z czego to wynika? Ja on powiedział: z, z prostego powodu. Taka rzecz oczywista, nie wpadła mi do głowy, e, bo my jesteśmy bardzo różni. Znaczy Jesteśmy bardzo różnorodnym społeczeństwem. Wcale nie jesteśmy homogeniczni tacy. Jesteśmy homogeniczni, ho, ho, homogeniczni jeśli chodzi o religię, rasę e, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o poglądy, jesteśmy niezwykle zróżnicowani. Nie? I. E, ale nasze mechanizmy działania są do, do tego niedostosowane. Tak? jak w Stanach Zjednoczonych, nie, bo wiadomo, byli czarni, znaczy, rasizm i tak dalej, to stosowało się jakieś mechanizmy. Tak jak w Szwajcarii są przedstawiciele różnych ludzi mówiących jednymi językami, to się dostosowuje do tego mechanizmy, żeby każdy z nich się czuł bezpiecznie, czy dobrze, komfortowo. Tak my się, znaczy w Polsce jest tak, że dzisiaj część Polski się czuje bardzo niekomfortowo. Bo rządzą ci. A kilka lat temu druga część Polski się nie czuła przez, przez wiele lat komfortowo, bo rządzili tamci. I naprawdę się nie czuli komfortowo. Tak? Ja to pamiętam, mi do, dobre podstawy i wierzę, że dzisiaj też wielu osób ma podstawy do tego, żeby się czuć niekomfortowo. Więc ja bym chciał, żeby przynajmniej ci, którzy przychodzą do mnie i którzy słuchają, czuli się komfortowo. Nie chodzi o tym, mam, że zgadza, nie, to mamy się zgadzać, absolutnie nie. Tylko żebyśmy po prostu szanowali się. I to jest mój taki prosty sposób. Pan nam to wytłumaczyć. To, czyli co? No właśnie, dlaczego właśnie. jesteśmy tak? To jest, myślę, tu jest bo to bardzo... To w ogóle na... myślę na książki se, seminaria. Historyczne, myślę, że bardzo dużo mają historia, wpływy historyczne te mapy podziałów się bardzo bardzo, bardzo. Ra, ła, znaczy jasno rysują, prawda? Znaczy, zachodnia, północna, zachodnia część Polski jest dużo bardziej liberalna, a południowo-wschodnia jest dużo bardziej konserwatywna. To już jest część, część odpowiedzi na to pytanie. Wpływy, to pan Marek obserwuje wpływy niemieckie, tak, niemieckie mentalności, którą w tej części, ja pochodzę z Wielkopolski, też ją, też też to widziałem i Wielkopolanie są na pewno inni, różnią się od mieszkańców południowo-wschodniej Polski. E, te intuicyjnie czujemy te, te różnice, prawda? I to się przekłada na politykę i to się nie zmienia, to się raczej pogłębia, bo już współczesny świat powoduje, że, się, że te różnice się pogłębiają, bo, to znaczy są wydobywane, tak? Media wydobywają różnice, media społecznościowe e, powodują, że je bardziej e, widać i czuć i e, to tak. Historia odgrywa tutaj bardzo, bardzo dużą rolę. Mogę? Mhm. Przepraszam Państwa, jeżeli, ale postaram mhm. się w minutę jeszcze. bardzo dużymi ogólnikami chcemy być młodzi, piękni, bogaci. Wybaczcie. Trochę merytorycznej krytyki bo tylko wtedy możemy coś zmienić, jak będziemy się nawzajem krytykować i będzie w tym zero złośliwości. Opowiem w 20 sekund krótkie zdarzenie, a potem zaraz zadam pytanie. Byłem w Nysie na spotkaniu z panem Hołownią. Opowiadał, opowiadał 30-40 minut. Po czym zadałem mu krótkie pytanie. Proszę mi powiedzieć. Powtórzyć jedno zdanie z pana 40-minutowej wypowiedzi, które zmieni los wszystkich tu obecnych w jakikolwiek minimalny sposób, żeby się ich życie poprawiło. Pan nie czyta moich programów, tylko po co ja mam czytać, jeżeli mam pana przed sobą i pan powinien znać swoją strategię? Więc pytanie moje jest takie: co jest celem tego spotkania? Powtórzcie, panowie, spróbujcie powtórzyć konkrety które zmienią Polskę w świetle takiej książki jak najlepsze miejsce na świecie. Nie dyskutujemy o strategii, nie dyskutujemy o gospodarce. A uważam, tak wizjonerski człowiek jak pan Bartosiak niestety nie jest alfą i I nie dlatego, że używa alfabetu greckiego, tylko dlatego, że w ogromnych miejscach się myli. Jeżeli nie zaczniemy dyskutować na ten temat krytycznie, to to będą spotkania, które nic nie wniosą. Nie wiem, jak zadać pytanie bardziej. Wszystkiego najlepszego. Ja może powiem, wezmę to na siebie, jeśli pan pozwoli. Tak, e, ponieważ moim pomysłem na to spotkanie nie było rozwiązanie problemów Polski ani dyskutowanie o strategii, co jest bardzo ważne. Ja tego nie, absolutnie nie, nie podważam. To jest niezwykle istotne, potrzebne i staram się to w wielu miejscach robić. Ja dzisiaj chciałem sprawić Państwu przyjemność. E, I bo myślę, się czytanie, po co czytacie książki Marka Krajewskiego? <noise> A może to, bo jeżeli, ja, ja trochę to przetransformuję to pytanie. Le jaki jest cel? Dlaczego pan pisze książki? Poza tym, że to jest pański zawód, pan je sprzedaje, z, te, z tego pan żyje. Pan chce sprawić przyjemność ludziom? Czy ich czegoś nauczyć? Czy... Tak, tak. Chcę sprawić przyjemność ludziom. Nie chcę, nie chcę niczego nauczyć. Ja nie chciałbym być mentorem, który jakieś gotowe rozwiązania proponuje. Ja sam się borykam z różnymi problemami powiedzmy, które staram się rozwiązać. Problemy dnia codziennego nawet powiedzmy. Problemami także innego typu. W każdym razie w każdym razie mój cel jest jeden. Żeby skrócić komuś ponure listopadowe popołudnie. Pada deszcz, a mój czytelnik bierze książkę i na chwilę się przenosi do innego świata. Mój, mój cel jest taki, żeby ktoś, kto jedzie z Warszawy do Wrocławia pociągiem, pomyślał sobie: a zobaczymy, co to ten krajewski, jest. niektórzy o nim mówią. Jest na dworcu książka, kupią i nagle powiedzą, że. Minął ten czas jakoś dobrze. Byli zainteresowani, wciągnęło ich to. Bawić czytelnika, to znaczy proszę Państwa, wprowadzić go w stan takiego, takiego, to jest taki świetny psycholog amerykański o węgierskim nazwisku, węgierskiego pochodzenia, nazywa się Michai Ciksen Michai, który napisał książkę pod tytułem Flow, przepływ. Co to jest ten przepływ? Przepływ to jest właśnie taka chwila, kiedy odrywamy się od wszystkiego, kiedy nagle zanurzamy się w innym świecie, kiedy nagle, kiedy nagle zapominamy o skrzeczącej codzienności, że się tak wyrażę, i nagle jesteśmy gdzie indziej. Staram się jak mogę, żeby takie chwile Państwu dostarczyć. Takich chwil Państwu dostarczyć, czy to mi się udaje, tego nie wiem, ale robię wszystko, żeby tak było. Fantastycznie, ja, y, y, dzisiaj miałem taką intencję, ale jeszcze miałem podwójną, bo, bo sprawiłem największą przyjemność, jak sobie sprawiłem, bo poznałem y, y, Marka Krajewskiego nie tylko teraz podczas spotkania, ale już miałem przyjemność wielką dzisiaj przegadaliśmy godzinę i nam się mam wrażenie świetnie, tak. świetnie rozmawiało i to, mój, to sobie to przywiozę ze sobą i będę w domu żonie opowiadał o tym spotkaniu to sobie a ja jeszcze opowiem ci o tym jak co mi opowiedział jak byłem u niego <ślam> dziękuję bardzo o jestem jeszcze jest, Postaram się raz, dwa. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, jedno do pana Igora, drugie do pana Marka. Pytanie do pana Igora odnośnie układu otwartego. Czy są w takiej długiej perspektywie plany na stworzenie na przykład serii, jakichś reportaży, oczywiście po zakończeniu wojny na Ukrainie? Czy są właśnie plany na, na stworzenie może takiej, jak właśnie nie wiem, czy serii, czy kilku nawet takich reportaży? A do pana Marka pytanie ponieważ historia już tam pokazuje i to pewnie nie jest pojedynczy przypadek, że są, e, są sytuacje, kiedy po śmierci autorów e, inni autorzy podejmują e, jakby próby pisania. Czy to było na przykład w przypadku pana Larsona, czy o ile dobrze pamiętam też po, po śmierci Mario Puzo e, była napisana książka Rodzina Corlona, ale nie chcę, na pewno w przypadku pana Larsona. I może takie pytanie czysto filozoficzne, czy Możemy tutaj mówić o jakimś unikalnym stylu albo w ogóle o unikalności danego autora, skoro te książki, które powstają później są, można powiedzieć, równie dobrze jak te pierwowzory. Dziękuję bardzo. A, tak, to ja to, dobrze. Jeśli chodzi o reportaże, to ja już zrobiłem kilka. Zrobiłem jeden z Armenii, o czym wspomniałem. Zrobiłem z dwa reportaże z Kijowa. Tak, znaczy ze dwa. Dwa. Reportaże z Kijowa. Zrobiłem reportaż Jeden z Izraela, czekają na mnie. Jak ktoś mnie zapytał właśnie, co mi nie idzie, to mi kompletnie nie idzie sklejanie tych reportaż. To jest koszmarna, koszmarna praca. Mam jeszcze właściwie. Materiał na trzy reportaże z, Kijow, z Izraela, których jeszcze nie zrobiłem. Jeden jestem w, już tak jest trochę posunięty w pracy, dwa dwie inne takie mniejsze historie. Mam nadzieję, że też zrobię, więc to będzie i tak, jak najbardziej tak. Mam pomysły na kilka. No nie chcę ich zdradzać, bo no z pomysłami to jest tak, że jak ja je zdradzę, to ktoś je zrobi. Zresztą, ja, te pomysły są banalne. No, jedne bardziej, dru drugie mniej, ale mam ich z wiele i to tak naprawdę to nie jest kwestia tego czy się skończy wojna bo to mnie specjalnie przeszkadza, bo wojny tak mogę relacjonować z każdego miejsca, skądkolwiek jestem. Jutro rano z hotelu tutaj będę nagrywał rozmowę z generałem Skrzypczakiem o, o tym, co się w tej chwili dzieje w Bachmucie, więc mogę równie dobrze to robić siedząc gdziekolwiek na świecie, łączyć się. Natomiast to jest problem z jednej strony czasu, a z drugiej, więc wprost pieniędzy. Znaczy tego muszę mieć te wyjazdy. Robienie reportaży jest kompletnie biznesowo, jest kompletnie nieopłacalne, ale będę je robił, bo ja chcę je to Robić i chcę też dostarczać innych rzeczy. Po prostu one to kosztuje o niebo, niebo więcej niż zrobienie rozmowy e, e, takiej w studio czy, czy połączenie się z kimś i o niebo więcej, n-krotnie więcej pracy. E, ale daje też n-krotnie więcej satysfakcji. E, I frajdy. uwielbiam to i mam zamiar, tak mam zamiar to robić. Odpowiadam na Pana pytanie dotyczące tożsamości autora. To jest pytanie rzeczywiście ciekawe, filozoficzne. Kiedy możemy w ogóle mówić o tożsamości człowieka, kiedy w ciągu 10 lat... Jak obliczono, większość komórek naszego ciała się wymienia. Czy jesteśmy tym samym człowiekiem, którym byliśmy 10 lat temu? No, To jest pytanie filozoficzne, nie ja będę tego teraz roztrząsał. Są różne poglądy na ten temat, ale wracając do pańskiego pytania filozoficzno-literackiego. Autor, który napiszeł, napisał książkę i umarł, i potem ktoś go naśladuje, to trzeba by sprawdzić, proszę pana, praktycznie. Czy te książki, które powstały w imię autora, że się tak wyrażę, czy ten autor nowy, który stąpa śladami swojego poprzednika, jest równie dobry i ciekawy? Ja takich doświadczeń nie mam. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Ma, mam jedno doświadczenie, przepraszam. Mam jedno doświadczenie. W latach 90. Ukazał się, ukazała się książka pod tytułem W imię Boga. Taki tytuł książki, autor miał nazywał się, imienia nie pomnę, ale nazwisko brzmiało Stojowski. W imię Boga. Pan Stojowski napisał kontynuację trylogii Sienkiewicza. Ja byłem kiedyś wielkim miłośnikiem trylogii Sienkiewicza. Jako młody chłopak pamiętam tę chwilę, kiedy, kiedy czyt, zaczytywałem się trylogią. Pamiętam te, ten, ten flow właśnie, to uniesienie, które wtedy odczuwałem. I, po, I natychmiast postanowiłem tę książkę kupić. Kupiłem ją, przeczytałem może ze 40 stron i odłożyłem. Dlaczego? Nie potrafię o to odpowiedzieć. Miałem jakieś takie... Wydaje mi się, że... że chnęło jakąś taką sztucznością. Porównałbym to do, do sytuacji kiedy, yy, kiedy gdzieś 10 lat temu zapaliłem papierosa po dwóch latach niepalenia. Jestem namiętnym brydżystą. Yy, od, dwu, od 12 lat nie palę papierosów, od razu, czy od 13, od razu państwu oświadczam, ale jakoś tak po porzuceniu palenia yy, kilka lat później grałem w brydża i poprosiłem mojego partnera brydżowego, żeby mi dał spróbować. I miałem wrażenie, że po prostu zaciągam się jakimś plastikiem. Chemia jakaś straszna dostaje się do mojego organizmu. Oddałem mu natychmiast, prawda. Podobne uczucie miałem, kiedy czytałem Stojowskiego tę książkę. Nie chcę broń Boże, krytykować tego autora. To ja tylko mówię o moim własnym odczuciu. Tylko i wyłącznie, nie krytykuję żadnego innego pisarza nigdy. Nie chcę mówić o jego, o jego stylu. Nie, takie miałem poczucie, że obsujesz z czymś, co. Co już nie jest tym samym, co odczuwałem kiedyś. Nie ma już tego uniesienia. Była, była jakaś nieszczerość w tym. Wojtku, Ty rządzisz. Jeszcze są jakieś pytania, pytania z sali w tym momencie, żeby nie powiedzieć, że jest to last call, na to, aby to pytanie zadać. Jeszcze tam jest jeden pan, dobrze. Dzień dobry. Ja do Pana Igora jedno pytanie miałem. Bo tak w zasadzie zastanawiałem, jestem rocznik 87. Jak to, skąd Pan wymyślił taki pomysł? Bo był Pan jakby dziennikarzem klasycznej telewizji. Tak. Skąd był w ogóle taki właśnie pomysł, że Pan jakby, przedstawiający pokolenie dziennikarzy no zaczynających zdecydowanie przed epoką Internetu, postanowił Pan wejść z tym formatem, układ otwarty do Internetu i w taki Sposób, no, no, bardzo fajny, i że to się zaczęło też sprzedawać. I gdzie była ta inspiracja, że to, jak pan chce tłumaczyć tutaj, właśnie przeróżne problemy, co jest bardzo ciekawe? Ja, jeszcze tak powiem, ze swojej, właśnie historii, że w zasadzie. Y Kiedyś pana w ogóle nie znałem, tylko tak y, z wiedziałem, że pan, coś tam w tej telewizji. Później gdzieś tak y, zniknął pan i nagle ten układ otwarty i mi się to tak, ja to tak znalazłem, bo skojarzyło mi się z układ zamknięty z tym filmem. Mówi, układ otwarty, o coś ciekawego. Y, I w zasadzie do dnia dzisiejszego to z oglądacza, z fana, stałem się patronem. I w ogóle widzę, że to jeszcze fajnie idzie i, i tam generał skrzypczek i tak dalej. I tak właśnie się zastanawiam, że generalnie w internecie takie treści są teraz słabej jakości i to się mocno sprzedaje. A tutaj pan taką jakość fajną daje, i tak ja też znajomych w moim wieku, trochę młodszych też, namawiam, też mi się zaczęło podobać i przedstawianie właśnie taki świata w sposób uczciwy. No, skąd był taki pomysł, że to, że to będzie miało, że jednak dotrze Pan. Yy, z tą jakością, taką, z ciekawym tym przekazem, takim, no powiem, właśnie z, yy, z czymś takim, no obiektywnym, fajnym. No. To takie moje pytanie. <grytanie> dziękuję. Po pierwsze, bardzo Panu dziękuję, bo jest Pan jednym z moich pracodawców. E, e, to dzięki Panu ten program e, mogę robić. Dzięki wszystkim innym e, patronom, więc przy tej okazji po raz kolejny dziękuję. E, Skąd to się wzięło? Ja, ja wcześniej byłem też, ja bardziej byłem prasowym niż telewizyjnym, to no też w właściwie w wszystkiego rodzaju mediach pracowałem. Ja potem zostawiłem media na dobrych kilka lat, bo byłem sfrustrowany bardzo głęboko tym, co się dzieje w mediach. I, i w zasadzie po tym, jak mnie nie było, jak pracowałem w firmie pr to ta moja frustracja, znaczy już nie była moją, ale jakby moja taka negatywna ocena, się pogłębiała, bo było jeszcze gorzej yy, niż jest. I to wynikało z... Dlaczego postanowiłem wrócić? Z kilku powodów. Yy, I dlaczego tak by wymyśliłem coś takiego. Znaczy, odpowiedziałem sobie na pytanie, co ja chcę robić w życiu dalej. Yy, i, a w, też w szkole przywództwa i moim synom zawsze mówiłem, że najważniejsze, i chyba że z mojego... Najważniejsze doświadczenie moje życiowe jest takie, żeby mieć frajdę z tego, co się robi. Żeby być jakby żeby być w zgodzie z tym, co się robi, żeby robić to z pasją. I, i mówiłem im wtedy: Wiecie co, ja kiedyś, jak byłem dziennikarzem, to tak miałem. Nie? No teraz mam fajną pracę, też, która jest ciekawa, bo to, co robiłem, było ciekawe, ale to nie było moją pasją. I myślałem: no dobrze, Jankę, tak? I mówisz i w tej szkole, i, i, i synom, że tak trzeba robić, to dlaczego tego nie robisz? Dlaczego głupcze? Po prostu daj sobie szansę. Nie? I wcześniej mi się wydawało, że nie ma takiej przestrzeni do tego. Ale e, dzięki temu, że e, wyrzucono Darka Rosiaka z trójki i zrobiono mu największy prezent e, w życiu, zabierając mojego audycję po 13 latach, e, e, zrobił on w internecie e, jako podcast i odniósł spektakularny sukces. A ponieważ, jak mówiłem, że o tym jak my jesteśmy bliskimi kumplami. To mnie to bardzo, ten jego sukces mnie bardzo zainspirował, i pomyślałem, kurczę, w zasadzie, skoro on może robić audycję, która trwa dwie godziny, a ja mówię że się nie rób takich długich, nie? okazało się miał, miał rację. To, no to pomyślałem, że ja też spróbuję. On robi oczywiście zupełnie inny, znaczy, jego program jest inny, mimo że teraz już coraz częściej zaczynamy mówić o tych samych tematach. I jakby na swój sposób konkurujemy ze sobą, ale robimy to jednak inaczej. Nie? I ja sobie założyłem że, znaczy pomyślałem sobie, miałem takie, to jest nos, ja czułem, że ludzie są już bardzo zmęczeni tą polaryzacją i są bardzo źli na to, że nie mają poważnych źródeł, czy informacji, analiz, opinii. Że to nie jest tak, że dzisiaj gazety i świat wygląda tak, bo ludzie nagle zgłupieli, że jest mniej ludzi wykształconych. Znaczy, nie, no dalej jest mniej więcej, te proporcje są podobne. Tylko trochę rynek się tak ułożył i rozwój mediów społecznościowych spowodował, że jakby ten cały rynek medialny tak się, e, e, tak się, sto, e, tak się stoczył. No i nagle re, Bo to może się krótki background, postaram się w paru słowach. Przyczyną moim zdaniem tego wszystkiego był tych dwóch, było tych dwóch facetów, którzy myśleli Google. A. To przez nich to wszystko się rozsypało. Ten porządny świat, w którym istnieliśmy, w którym istniały porządne gazety. W Polsce one były średnio porządne, ale już jakby do tego do tej porządności, do tego takiego modelu anglosaskiego, który był moim marzeniem, takie amerykańskie, brytyjskie media. Myśmy powoli zaczynali docierać, gdzieś na początku lat dwutysięcznych. To wszystko się rozwaliło przez tych dwóch gości. Oczywiście ich nie obwiniam, ani tych wszystkich, którzy jakby razem z nimi obwiniam, raczej tych, którzy byli w tych mediach tradycyjnych, którzy nie umieli się z tym zmierzyć. To mogę to, długo o tym mówić, bo robię nawet na temat jakąś tam prezentację. Doprowadziło do tego, że media miały coraz mniej pieniędzy i w związku z tym produkowały jakby coraz więcej emocji, coraz gorszej jakości treści, które po prostu się krótko, szybko sprzedają. Nie? Te programy musiały być takie, że są tanie, pach, 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 dwóch kogutów hmm. e, e, naparzających się. I, mm, no i to przez technologię, przez, ro, przez rozwój nowych technologii ten świat się zawalił. No ale te technologie rozwijały się dalej. I nagle zobaczyłem, że ha, dzięki tym technologiom to ja mogę zrobić. Znaczy one doszły do. Dały mi narzędzia, które pozwalają mi robić to samemu. Za niewielkie pieniądze stosunkowo. No bo kiedy, że mógł mieć swój własny program telewizyjny własną ja mam, ja mam? mam stację telewizyjną i radiową. Tak? To kiedyś musiałem mieć na to kilkadziesiąt milionów dolarów, pewnie, może złotych chociażby, albo kilka milionów. No to tam takie słabe. A dzisiaj startowałem naprawdę tam za, no nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, przygotowując to, 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 to żeby mógł by startować. Więc po pierwsze zobaczyłem, że technicznie to jest, to jest możliwe. Nie robiłem żadnych badań. Bo kiedyś uczestniczyłem jeszcze pracując w mediach, w rozmaitych badaniach i wiem, że one prawdy, zwłaszcza jeśli chodzi o media, to jest, jest bardzo trudno zbadać pewne rzeczy. I, i w, przyglądałem się rozmaitym badaniom fokusowym mając Nos, że nos doświadczonego dziennikarza mówi więcej. Mój nos mi mówił, że jest w Polsce duża grupa ludzi, która jest wkurzona tym, tą, e, e, tą polaryzacją. I może oczywiście też głosują, też głosują na jednych albo na drugich. No bo, wiem, i, I którzy mają dosyć tej płytkości. I sobie wykombinowałem, że ich jest 200 tysięcy. E, tak. Patrzyłem i wiem, liczba? No właśnie, w moim nosie to było. 200 do, i my, dobra, po dwóch, i to jest grupa docelowa, do której ja będę docierał, Wiesz, to są ludzie, którzy są wymagający, dużo pracujący, lepiej zarabiający, i którzy, ale którzy się przemieszczają. I że ich będę łapał wtedy, kiedy będą sobie włożyć słuchawki do ucha albo w samochodzie e, 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 włączyć, i wtedy będą słuchać tego mojego programu, być może. E, okazało się po paru miesiącach, że tych ludzi jest miesięcznie do miliona, a czasem nawet ponad milion. Więc no, sama rozkosz i, i, i przyjemność. Znaczy dla mnie różności też związane z tym jakby profity, no, ale też taka miła obserwacja, że jednak w ogóle jest nas więcej, nie? tak, myślących tak jak ja. Nie o to chodzi, że mamy te same poglądy, bo mamy różne. A... Zapomina pan jeszcze o Polonii. No tak, o, i oczywiście jest... jest... Ja na przykład dostałam ten zwany tips o panu z Francji. Aha. Pani jest ze Szwecji. E, e, mieszka w, w Sztokholmie, bo rozmawialiśmy chwilę przed tym. E, tak, oczywiście. No, to w, ale to jakby się Państwo myślicie w tej samej w tej, w tej grupie. Nie? E, I okazuje się, że no, ja sobie pomyślałem po prostu, ja chcę tak robić. Tak? Ja chcę produkować treści wysokiej jakości, tłumaczyć rzeczywistość na tyle, na ile jestem w stanie trzymać się tych zasad, o których mówiłem wcześniej, czyli mieć szacunek i być ciekawy. Ja chcę zadawać pytania, nie przekonywać. Co nie znaczy, że czasem nie wpowiadam swoich poglądów. No, czasem się to zdarza, ale staram się jakby nie, być w tym, nie być w tym nachalnym. No i okazało się, że jest na to zapotrzebowanie, nie? co jest super fajne. Okazało się, że ludzie słuchają godzinnych rozmów i moje najkrótsze rozmowy mają 30 minut, tak? a tak 40-50 to jest standardowa rozmowa. Dzisiaj dwie godziny. Tak, już nawet więcej. Ale Wytrzymują. Wytrzymają. <laughs> Państwo jeszcze nie wyszli z sali. Już za chwilę pewnie będziemy, no ale to zależy od Państwa. Jeśli jest jakieś jeszcze pytanie, to okay. chętnie odpowiem. To, ale to nie ja już decyduję, tylko Wojtek. Nie widzę pytań. Dlatego skoro spotkanie ma charakter literacki, czas na posłowie. Pan... No. E, czyli co? Mamy pułentę e, 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 wypowiedzieć. Panie Marku, o jaka będzie? To ja zadam pytanie wybiegające w przyszłość. Jak już skończy Pan obecny wątek, to ma Pan już pomysł na następny trop, następny wątek następnego bohatera, inne miasto, inna epoka, hmm. K kto wie, w tej chwili jestem w takiej sytuacji, proszę Państwa, że wychodzi teraz moja książka, Pasożyt. Wyszła już dzisiaj. Jadę tę książkę promować. I właściwie nie myślę o nowej książce, ponieważ w październiku ta nowa się ukaże, bo już ją napisałem. O, <grym> po prostu. Czyli mówiąc krótko, teraz <krym> dzisiaj jedna książka, w październiku druga. I w sierpniu usiądę. Przy moim pulpicie albo stanę przy moim pulpicie i zacznie się. Katorga. Zacznie się rozmyślanie o opowieści, zacznie się przeglądanie książek, które stoją na półce. No, tak to będzie wyglądało. Co z tego wyniknie, co powstanie, nie wiem. Natomiast wiem, co wynikło z naszego spotkania dzisiaj. Kiedy Państwo pewnie byli zdziwieni, że, że no, tutaj pan Igor Jankę zaproponował taką formułę, jakby pogodzić ogień z wodą trochę, bo tu mamy znakomitego dziennikarza który rozmawia z ludźmi o polityce zagranicznej głównie, prawda? I nagle się pojawia pisarz, który jeszcze na dodatek mówi od początku panu Igorowi, nie chce rozmawiać o polityce. Tak było. <laughs> tak było. I co z tego wyjdzie? Posłowie jest takie. Czuję satysfakcję. Chyba wyszło dobrze. <laughs> A ja czuję e, przyjemność. <laughs> e, wyszło dobrze, bo... Tak, miałem tak zn znakomitego gościa, który, jak słyszeliście Państwo, nie tylko fantastycznie pisze, ale też pięknie opowiada i ma głos, którego tak Panu zazdroszczę, bo do takich rozmów bardzo mi się taki głos przydał. Dziękuję. Ale nie każdego Pan Bóg nie ma równości, niestety, albo stety. Ja chciał... Znaczy, ja jestem, baba, bo pierwsze mam dużą przyjemność, że miałem okazję z Pana poznać i z Panem rozmawiać i z Państwem się spotkać. To jest naprawdę olbrzymia satysfakcja i, i, i frajda i cieszę się bardzo, że, że mogę robić ten program i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy mi w tym pomagają. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspomagają to, to, co robię. I e, słuchajcie, państwo, i oglądajcie. E, będę się starał robić lepiej to, to co robię, popełniać mniej błędów. Popełniam ciągle dużo e, i, i pracuję nad sobą, żeby, żeby to robić lepiej, bo to dla mnie jest takie nowe zdjęcie. Powiem, że ja też za, zaczynam, zaczynam pracować nad książką, która powinna się jesienią skończyć. Nie powiem, co to jest, e, e, ale, ale zaczynam to robić. Bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i tu Państwa na sali. Bardzo się cieszę, że mogłem być we Wrocławiu. To był układ otwarty z Wrocławia, z udziałem publiczności i z udziałem Marka Krajewskiego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.